Chcieliśmy teraz przejść do drugiej części, do sympozjum rehabilitacja w powikłaniach wybranych chorób metabolicznych. Chciałem przywitać sponsorów, dzięki którym nasze sympozjum ma dobrą oprawę. Sponsorem złotym jest Polpharma. Serdecznie dziękujemy panu prezesowi Starakowi i pani Krystynie Niteckiej za to, że od lat jest złotym sponsorem Polpharma, złotym sponsorem naszego sympozjum. Srebrnymi sponsorami jest firma Gabos i firma Mentor. Sponsorzy brązowi to HASMED i Innowacyjne Centrum Medyczne oraz Johnson & Johnson. Patroni medialni jest tutaj wyszczególnieni. Są i periodyki medyczne, ale również i pisma lokalne. Witam jeszcze raz państwa serdecznie wszystkich i przekazuję... Aha, pani prezes Andrzejewska chciała zabrać głos. Przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że powinnam to zrobić. Pan prezes Karwowski, przedstawiając całą historię centrum oraz dziękując pracownikom, chyba z wrodzonej skromności zapomniał powiedzieć, że w dużej mierze sukces tej firmy również zależy od tego, jak zarządzanie wygląda. I myślę, że tutaj jest to bardzo ważny, istotny element. Wspaniałe, nowoczesne zarządzanie firmą. Szukanie coraz nowych kierunków działalności. Prowadzenie szkoleń, konferencji, naukowej działalności. To jest zasługa, wielka zasługa panów prezesów. Pana magistra Jerzego Karwowskiego, który od samego początku tą firmą zarządza. I pana doktora Leszka Krzyżosiaka, wiceprezesa tej firmy, który zajmuje się głównie personelem medycznym, sprawami związanymi z medycyną i rehabilitacją. Pozwólcie państwo, że szczególnie podziękuję panowie. Docenia Rada Nadzorcza, docenia waszą wspaniałą działalność, wasze starania się o rozwój tej firmy. Życzymy z całego serca, żeby wasze działania przyniosły sukces, dalszy sukces, bo o sukcesie w przypadku centrum możemy mówić. Ale jeżeli pozwolicie państwo dwa słowa, dziękuję serdecznie całej załodze centrum, która jest bardzo zaangażowana i wykonuje swoją pracę nie tylko sumiennie, ale z wielkim poświęceniem. Nie myślę tylko tutaj o personelu białym tak zwanym, ale również działy pomocnicze, działy administracyjne. To są ludzie, którzy od lat tu pracują i obserwuję ja też z jakim zaangażowaniem. Dziękuję wszystkim, nie tylko odznaczonym, ale wszystkim pracownikom i bardzo proszę o dalszą, taką dobrą, wspaniałą pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz i bardzo proszę doktora Krzyżosiaka o poprowadzenie już sympozjum naukowego. Dziękuję bardzo. Witam jeszcze raz państwa serdecznie na naszym corocznym sympozjum naukowym, 11 w tym roku. Tematyka sympozjum: rehabilitacja w powikłaniach wybranych chorób metabolicznych. Nasze sympozjum składało się będzie z dwóch części. Sesja pierwsza będzie poświęcona profilaktyce i rehabilitacji w niektórych powikłaniach cukrzycy typu drugiego. Przewodniczył tej sesji będzie pan profesor Walerian Staszkiewicz. Dziękuję bardzo. Pan profesor przedstawi referat pod tytułem Patofizjologia powikłań w przebiegu cukrzycy typu drugiego.
Bardzo proszę, panie profesorze. Najpierw chciałem bardzo serdecznie pogratulować panu prezesowi i całemu zespołowi. Czasami warto się znaleźć w takiej jednostce jako pacjent w szarym dresie pomiędzy pacjentami, posłuchać, co pacjenci mówią. A tu pacjenci naprawdę są zadowoleni, a czasami zachwyceni poziomem usług medycznych, tym, że rzeczywiście cały zespół jest tak zaangażowany, żeby wszyscy, którzy tu trafią, wracali jak najszybciej do zdrowia. Jeszcze raz gratuluję panie prezesie i całemu zespołowi, bo naprawdę jest to ogromny sukces wszystkich państwa. Cieszę się, że zaproszenie przyjął pan doktor Marcin Malka, kiedyś ze mną współpracował. Pan doktor Marcin Malka jest angiologiem, jest twórcą i kierownikiem medycznym kliniki PODOS, kliniki, która zajmuje się leczeniem stopy cukrzycowej, zajmuje się leczeniem ran przewlekłych. To jest ważne zagadnienie. Również bliski współpracownik, pan magister Kola, też przyjął zaproszenie. W trzeciej części usłyszymy niezwykle ważny problem, może mało doceniony, mianowicie jedno z poważniejszych skutków neuropatii autonomicznej, dysfagię, przedstawione również przez panią doktor, które rzeczywiście jak mało kto znają się na tym zagadnieniu. Także jeszcze raz gratuluję panie prezesie, gratuluję całemu zespołowi i możemy przystąpić do tej części tak zwanej naukowej. Państwa, dlaczego wybraliśmy ten temat? To nie jest przypadek. Państwo powiedzą, zaraz, to są diabetolodzy, to oni się powinni tym zajmować. I tak, i nie. Dlatego, że... Nie chcę jeszcze... I tak, i nie. To znaczy, wszyscy państwo mają w swoich gabinetach, przychodniach, wszystkich placówkach służby zdrowia tych pacjentów. I czasami państwo mają więcej czasu dla tych pacjentów. Nie te 10 minut, jak to jest przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w przychodni, gdzie pacjent zgłasza określone dolegliwości i doktor ma mu na te dolegliwości odpowiedzieć, a najlepiej, żeby mu szybko wypisał skierowanie i zwolnienie. Tylko państwo mają chwilę czasu i te podstawowe informacje, które państwo mogą uzyskać od pacjenta, czasami są niezwykle ważne i one mogą ukierunkować nie tylko leczenie, ale całe dalsze życie pacjenta. Zaraz powiem dlaczego. Te wszystkie podstawowe objawy, o których my często zapominamy, pacjent też nie zawsze kojarzy. Takie jak apetyt, a jednocześnie chudnięcie. Tak jak wzmożone pragnienie, jak poczucie jakiejś takiej słabości, osłabienia organizmu. Czasami pacjent zauważa, że coś się zmieniło w zapachu jego moczu. No, to jest może trudniejsze w dzisiejszych czasach, ale też taki objaw występuje. To są wszystko objawy, które pacjent nie wie, czy warto powiedzieć w gabinecie podczas tych 10 minut normalnej wizyty lekarskiej, a może właśnie podczas tej terapii u państwa w gabinecie powie o tych swoich problemach. Jest to chwila czasu i może państwo rozpoznają u tego pacjenta problemy, że on jest zagrożony albo ma już rzeczywiście hiperglikemię, ma cukrzycę i skierują go na właściwe leczenie. Także wybór jakby nie jest przypadkowy. A cukrzyca w dalszym ciągu na całym świecie, albo coraz bardziej, jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności. Jak wygląda statystyka? No wygląda dość dramatycznie. Jest to jedna z największych epidemii XXI wieku. Proszę zwrócić uwagę, w 1995 mieliśmy na świecie około 150 milionów pacjentów chorych na cukrzycę. Przewiduje się, że w roku 2030 będzie tych pacjentów 415, a może więcej milionów. To są liczby istniejące. To są liczby, które stanowią ważny problem nie tylko dla organizatorów ochrony zdrowia, dla ekonomistów, ale dla rządów właściwie wszystkich państw, które świadomie podchodzą do zdrowia swoich obywateli. Jak wygląda sytuacja w naszym kraju? No, sytuacja jest, powiem szczerze, dość dramatyczna. Mówi się, że mamy rozpoznane mniej więcej 2,5 miliona chorych na 38-milionowe państwo chorych z cukrzycą i 1,5 miliona pacjentów, u których jest cukrzyca nierozpoznana. Którzy są zagrożeni cukrzycą albo są chorzy na cukrzycę, o tym nie wiedzą. Te objawy, które nie zawsze są jasno podawane u doktora Google'a,
no, skłaniają ich do szukania pomocy w gabinetach właśnie fizykoterapii, czasami w gabinetach jakichś innych, czasami prywatny wyjazd do sanatorium, jakaś kuracja nie wiadomo jaka, czasami u jakiejś medycynie alternatywnej. No i potem jest nieszczęście. Dopiero wtedy, kiedy jest nieszczęście, zgłaszają się do gabinetów lekarskich. Także mój adres do Państwa to jest zarówno do tych 2,5 miliona pacjentów, u których rozpoznaliśmy cukrzycę, jak i do tych 1,5 miliona, u których części z nich być może Państwo rozpoznają cukrzycę. Państwa, problem gospodarki, może niektóre wiadomości, o których będziemy mówili, są Państwu znane, może niektóre warto przypomnieć, może niektóre od czasu, jak Państwo skończyli studia, zmieniły się trochę, od czasu, kiedy ja skończyłem studia też. Przede wszystkim, co to jest ta cukrzyca? To nie tylko jest problem podwyższonego poziomu cukru. Jest to cały zespół zaburzeń metabolicznych, określany jako zespół metaboliczny. Znakomicie to w swojej książce, jak Państwo chcą rozszerzyć swoją wiedzę, opisał pan profesor Mamcarz, ale to jest właściwie choroba tak naprawdę naczyniowa. Stąd nasze zainteresowanie, moje jako chirurga naczyniowego czy angiologa, to tym samym problemem. Co się dzieje w momencie, kiedy spożywamy pokarm zawierający węglowodany? W pierwszym momencie oczywiście ten pokarm trafia do żołądka, trafia do dwunastnicy, jest rozkładany na cukry proste i w tym momencie następuje pierwszy wyrzut insuliny, która, że tak powiem, ma zagospodarować te węglowodany. To jest rezerwa pewna insulinowa, która pochodzi z ziarnistości z komórek beta w trzustce. I potem następuje ten drugi okres, kiedy jak gdyby zaczyna tej insuliny brakować i zaczyna być tworzona w trzustce, tak zwane, jak to się mówi, de novo, czyli zaczyna być produkowana na bieżąco przez trzustkę po to, żeby pokryć zapotrzebowanie na te węglowodany, na cukry proste, które już się tymczasem znajdują w dwunastnicy. Byłoby to no i oczywiście antagonistycznie działa ten glukagon troszkę. Byłoby to zbyt duże uproszczenie. Ten mechanizm jest dużo bardziej złożony i powiem szczerze, nie do końca poznany. Przede wszystkim w 1969 roku, tak pan profesor Unger podał pojęcie tak zwanego łuku jelitowo-trzustkowego czy dwunastniczo-trzustkowego w pierwszym okresie, a więc tego, co dalej się dzieje, w jaki sposób ta trzustka otrzymuje informacje na temat, co ona ma produkować, ile produkować tej insuliny. Jeżeli sobie zadamy pytanie, ile człowiek produkuje insuliny na dobę, odpowiedź jest prosta, my wiemy o tym. Wiemy o tym od pacjentów, u których usuwamy trzustkę w przebiegu na przykład choroby nowotworowej. Wiemy, że zapotrzebowanie na tę insulinę u dorosłego, zdrowego człowieka to jest wcale nie takie duże. To jest około 40 jednostek. To 40 jednostek wystarczy, żeby te węglowodany, które powstają, które spożywamy w ciągu doby, były zagospodarowane. Ale zwróciło uwagę badaczy to, że jeżeli podamy glukozę dożylnie, to ona jest rozkładana wolniej i mniejszą powoduje hiperglikemię niż glukoza doustnie. A zatem to zwróćcie uwagę, że jest jeszcze jakiś mechanizm, który, że tak powiem, stymuluje tą trzustkę do dalszej działalności, do tworzenia tej insuliny. I te badania wykazały, że istnieją tak zwane komórki K, które produkują te neuropeptydy, które znajdują się, te komórki K znajdują się w obrębie dwunastnicy, czy znajdują się w obrębie proksymalnego odcinka jelita. Komórki L, które się znajdują w obrębie również jelita, ale znajdują się również w obrębie trzustki i to one odpowiadają za, wytwarzając hormony, swoje neuropeptydy, które odpowiadają za dalszą produkcję trzustki. Jeżeli ten mechanizm w jakimś momencie jest zwichnięty, jest uszkodzony, to następuje nieprawidłowość w postaci hiperglikemii. Teraz jakie są skutki tej poposiłkowej hiperglikemii? No, przede wszystkim zaczyna się zupełnie patologiczne zagospodarowywanie tych węglowodanów, które są w naszym przewodzie pokarmowym.
Mało tego, że one nie są zagospodarowywane, to jeszcze one mają swoje działanie uszkadzające, jak na przykład poprzez mechanizm szlaku poliowego, czy inne mechanizmy tego typu. Mówimy o tak zwanym wtórnym wzroście stresu oksydacyjnego. Narasta insulinoodporność, ponieważ ten łuk odruchowy zaczyna być nieprawidłowy. W związku z tym zaczyna się albo nadprodukcja insuliny, albo wytwarzanie oporności na insuliny w naszych mięśniach. W związku z tym, jak gdyby ten cały mechanizm zaczyna się gubić gdzieś tam. W związku z tym albo jest zwiększone wytwarzanie insuliny, albo jest brak tej insuliny. Czyli te narządy nasze, które są uzależnione od cukru jako zasadniczego materiału energetycznego, przede wszystkim nasz mózg, dostają tego cukru albo za mało, albo za dużo. W większości dostają za dużo, ponieważ no, ten łuk odruchowy, ten mechanizm przestaje działać. Co się dalej dzieje? Zaczyna się proces zapalny, adhezja leukocytów do śródbłonka. Co to powoduje? Odruch zapalny, te leukocyty się rozpadają. Jest to stymulowanie zmian w obrębie śródbłonka. A śródbłonek tak naprawdę to nie jest wyściółka rurki, która przewodzi krew, tylko to jest największy nasz organ, jaki mamy w organizmie. Nawet na wagę jest to największy organ, który jest aktywnym organem, odpowiedzialnym za całą wymianę pomiędzy przepływającą krwią a tkankami otaczającymi. Dalej te komórki śródbłonka, które są uszkadzane, ulegają martwicy, nasilona apoptoza. Dalej wytwarzają się tak zwane czynniki wazokonstrykcyjne, wazodylatacyjne, które są również nieprawidłowe, czyli ten odruch w postaci przez 70% naszej energii jest zużywany na utrzymanie stałej temperatury ciała, prawda? Tylko 30% na inne nasze procesy życiowe. Te odruchy są nieprawidłowe, w związku z tym nagle się robi zimno, nagle się robi ciepło. Czyli te połączenia pomiędzy układem tętniczym żylnym, które tak naprawdę są stymulowane przez układ nerwowy, zaczynają szwankować. W związku z tym na przykład chory ma martwicę, o czym będzie mówił pan doktor Malka, w obrębie stopy, mając gorącą stopę. Dalej jest aktywowanie układu krzepnięcia, a więc na tym uszkodzonym śródbłonku dochodzi do zakrzepicy wtórnej, co jest bardzo częste w cukrzycy, zwłaszcza w obrębie mikrokrążenia, ale również w obrębie dużych naczyń. No i spadek aktywności trombolitycznej śródbłonka, czyli krew przepływająca nie tylko ma większe pogotowie zakrzepowe, ale również ta odpowiedź ze strony śródbłonka, czyli wyrzut inhibitora, aktywatora trombolizy jest mniejszy ze strony śródbłonka, bo ten śródbłonek po prostu jest uszkodzany przez hiperglikemię. No i oczywiście temu towarzyszą zaburzenia gospodarki lipidowej, wzrost poziomu LDL, spadek poziomu HDL-u. No i to wszystko razem stymuluje proces zapalny, który de facto miażdżyca, która jest skutkiem tego, czy makro zmiany w obrębie dużego układu naczyniowego, to są pewną formą przewlekłego, postępującego procesu zapalnego. I taki pacjent, który się zgłasza do państwa gabinetu, ma pierwsze pytanie, co ze mną dalej będzie? Zgłasza się czasami, bo on nie wie, może sobie coś poprzykładać, może zapytać panią w aptece, tylko zapomina, że w aptece dzisiaj nie jest pani magister, tylko jest technik. I ma, no powiedziałbym, takie wykształcenie troszkę skąpe do podejmowania decyzji terapeutycznych. Dopiero jak jest takie nieszczęście, które my widzimy właściwie niemal na każdym dyżurze w obrębie SOR-u, czy tego typu nieszczęście, bo również ten proces zapalny, zaburzenia utkwienia sprzyjają nadkażeniom grzybiczym, sprzyjają powstawaniu modzeli, sprzyjają zmianom w obrębie skóry. Często dochodzi do różnego rodzaju wyprysków i z tym się pacjent może zgłosić do państwa, może się zgłosić do dermatologa. Może się zgłosić wtedy, kiedy ma martwicę palców. Dlaczego, pytam się, dlaczego pan się tak późno zgłosił, czy pani się dlaczego tak późno zgłosiła? Odpowiedź jest prosta. Nie wiedziałem, co robić, coś sobie przykładałem, a poza tym mnie to tak naprawdę nie bardzo boli. Pacjent jest przekonany, że takim sygnałem chorobowym, który budzi niepokój, jest ból. Jeżeli pacjenta boli, to znaczy ma pójść do doktora. Jeżeli go nie boli, a w cukrzycy, zaraz będę jeszcze o tym mówił, nie boli, bo jest neuropatia czuciowa. W związku z tym z rozległymi, nawet takimi zmianami martwiczymi nie zgłasia się do gabinetu lekarskiego.
państwa, jaką mamy sytuację w kraju. No powiem szczerze, sytuacja jest dość dramatyczna. Spójrzcie państwo, w Warszawie na liczbę ludności, która jest taka sama jak liczba ludności w Danii, 5,8 miliona województwa mazowieckie, prawie milion ludzi przebywających na terenie naszego województwa codziennie, 33 poradnie, czyli jedna poradnia naczyniowa na 200 tysięcy mieszkańców. Sytuacja, powiem szczerze, nie mówiąc już, jak wyposażone są te poradnie marnie, kto tam pracuje. To nie jest zespół, który składa się z podologa, chirurga naczyniowego, diagnosty, terapeutów i tak dalej, psychologa. Nie, to zwykle jest jeden, dwóch ludzi, jakiś terapeuta, jakaś pani pielęgniarka, którzy się starają zrobić coś dla tych pacjentów. Często oni szukają pomocy w obszarze niepublicznym. Nie każdego na to stać. No i sytuacja zupełnie dramatyczna. Poradnie stopy cukrzycowej w Warszawie. Dwie. No, powiem szczerze, że na 2 miliony mieszkańców wydaje się, że sytuacja nie jest wesoła. Oczywiście możemy stosować taką propozycję, jaką znamy od średniowiecza, ale myślę, że, no, powiem szczerze, dla Narodowego Funduszu Zdrowia to jest nawet opłacalne. To jest dość dobrze wyceniona procedura, tylko jakie skutki są tego dalsze. Państwa, przede wszystkim, jak mówiłem, jest to choroba naczyniowa. Uszkodzona jest ściana naszych naczyń. Uszkodzona jest w wyściółkach naszych naczyń. Dochodzi do procesu zapalnego przewlekłego, zwanego miażdżycą. Te zmiany tak naprawdę w tym okresie wczesnym niewiele się różnią od zmian miażdżycowych u człowieka, który nie ma cukrzycy. W późniejszym okresie one są troszkę bardziej charakterystyczne, mianowicie dochodzi do większej ilości zwapnień w obrębie ściany naczyń, niż ma to miejsce w cukrzycy. W jaki sposób, jak działa w cukrzycy, na jakim poziomie są najczęściej te zmiany? One są najczęściej na takim poziomie, powiedziałbym, w obrębie przede wszystkim tych mniejszych naczyń. W obrębie kończyny dolnej to jest obszar od kolana w dół, czyli ten obszar, w którym nasze działania, powiedziałbym szczerze, działania zabiegowe właściwie są bardzo kiepskie. Leki. Państwo mają świadomość, jakimi lekami dysponujemy w patologii naczyniowej. Pentoksyfilina, która ma więcej lat niż ja. W międzyczasie powstało bardzo, bardzo niewiele leków, a częścią tych leków robiliśmy pacjentom dużą krzywdę. Mianowicie podawaliśmy leki naczynie rozszerzające i te leki zamiast poprawiać sytuację, pogarszały sytuację. Ponieważ myśmy otwierali za pomocą tych leków połączenia te niczożylne przedkapilarne. W związku z tym chory miał gorącą nogę i tą gorącą nogę tracił z powodu postępującej martwicy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten poziom zmian miażdżycowych, a więc razem bieg, płeć, nadciśnienie, hiperlipemię, palenie papierosów, a często ci pacjenci mają te wszystkie elementy. W związku z tym sytuacja zaczyna być rzeczywiście zwykle trudna. Gdzie najczęściej lokalizują się te zmiany w obrębie większych naczyń? One są najczęściej zlokalizowane w obrębie naczyń mózgowych. Stąd wśród przyczyn udarów mózgu cukrzyca zajmuje poczesne miejsce. W obrębie naczyń wieńcowych, a więc choroba wieńcowa, zawały serca i w obrębie kończyn dolnych. I to jest w dalszym ciągu jedna z najczęstszych przyczyn amputacji kończyn dolnych. Za tydzień koledzy w Poznaniu robią takie cykliczne sympozjum Stop amputacją. Niestety 38 tysięcy amputacji rocznie w Polsce to trochę za dużo. Jeżeli spojrzymy na badania obrazowe tych pacjentów, to widzimy taki obrazek w tej angiotomografii jak tutaj. To są bardzo, bardzo rozsiane zmiany na różnym poziomie. Szczególnie widzimy tutaj w obrębie naczyń udowych, tętnice udowe powierzchowne, całe wytapetowane zmianami miażdżycowymi i w obrębie naczyń, w obrębie podudzia to samo się dzieje. Właściwie już tutaj na dole, poniżej stawów skokowych, widać niewiele.
przez te rozległe zmiany miażdżycowe już dopływa tutaj na obwód bardzo niewiele. Ale coś tam chyba wydaje się, że... Ale jeżeli spojrzymy na badania przekroju tych naczyń, zwróćcie Państwo uwagę, nawet jeżeli tutaj jest w tym badaniu obrazowym, no coś tam płynie, prawda, jest zachowany przepływ jakieś 2 mm, w związku z tym mniej więcej 50% naczynia. Spójrzcie Państwo, jak to wygląda na przekroju poprzecznym, te same 2 mm, czyli z przekroju poprzecznego, z przekroju podłużnego do przekroju poprzecznego. Jaka minimalna część światła jest tylko naczynia zachowana. W związku z tym, w jaki sposób to naczynie ma zachowywać swoją sprawność, w jaki sposób ma działać ten śródbłonek, w jaki sposób to naczynie ma, że tak powiem, zaopatrywać otaczające tkanki. No, sytuacja w związku z tym tych pacjentów jest nie do pozazdrowienia. Mówimy o makroangiopatii, a więc chorobie zarostowej naczyń dużych, gdzie właściwie morfologicznie, jak powiedziałem, poza może zwiększoną ilością zwapni w późniejszym okresie, niewielkie są różnice w porównaniu z pacjentów bez cukrzycy. O tyle tym drugim problemem, który mamy dramatycznym, to jest mikroangiopatia. Ta mikroangiopatia jest nie tylko w obrębie kończyn dolnych, ale być może pan profesor Szaflik będzie o tym mówił, jest jedną z częstszych przyczyn utraty wzroku, jest przyczyną retinopatii, dramatu pacjentów, jest przyczyną nefropatii bardzo wielu pacjentów dializowanych, ma niewydolność nerek w przebiegu cukrzycy. A więc jest to problem złożony. I wtedy, kiedy taki pacjent trafia rzeczywiście do oddziału szpitalnego, mający zaburzenia krążenia mózgowego, mający zaburzenia krążenia wieńcowego, mający niewidzący, ma upośledzenie zwykle słuchu, bo też to się dzieje w obrębie tych drobnych naczyń, mający jeszcze zmiany martwicze w obrębie kończyny, no, sytuacja jest dość dramatyczna. Spróbujemy dzisiaj powiedzieć, czy możemy temu jakoś troszkę zapobiec, czy możemy ten proces zwolnić. Zatrzymać go nie potrafimy. Jest to zawsze choroba postępująca. Jak wygląda terapia cukrzycy dzisiaj? No, na pierwszym miejscu mamy leki doustne. Te leki doustne, zaczyna być troszkę z tymi lekami doustnymi postęp. Te badania patomechanizmów cukrzycy powodowały, że szukamy nowych leków, które mają na celu uporządkowanie tego mechanizmu, tak zwane leki integrynowe, które mają na celu uporządkowanie tego mechanizmu pomiędzy hormonami jelitowymi a trzustką. Mamy w dalszym ciągu metforminę, która wróciła do łask, a która aktywuje śródbłonek i ma pewną aktywację, ma swoją pewną działalność, działanie również przeciwzakrzepowe, jak również w pewnym stopniu porządkuje nam zaburzenia gospodarki lipidowej. I nowe leki, o których nie będę mówił, ja nie jestem diabetologiem. Problem pacjenta jest taki, że w Polsce, jako w jednym z niewielu krajów Europy, te leki są nierefundowane. Dlaczego? Nie wiemy. Sąsiednie kraje należące do Unii, jak Czechy, Słowacja, mają wszędzie te leki refundowane. No i inne leki, które mają pewne znaczenie. Tych leków jest stosunkowo niewiele, ale warto o tych lekach pamiętać. Jednym z takich leków, który ma znaczenie i znalazł się od chyba 3 lat w rekomendacjach Towarzystwa Diabetologicznego Amerykańskiego i Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego, to jest mieszanina pod tytułem VESEL-2F. To jest mieszanina siarczanu heparanu i siarczanu dermatanu, które mają działanie przeciwzakrzepowe, stymulujące śródbłonek, tylko obniżające poziom nieprawidłowych lipidów LDL, tylko one działają wolno. To nie są leki, które mogą działać szybko. W związku z tym one są dość drogie i pacjent musi je brać długo. Także tutaj pacjent jest przyzwyczajony do tego, wezmę 10 tabletek, wezmę 2 tygodnie lek i już będzie dobrze. Nie, to są leki działające długo. Ale jest to jedyny lek, który został zarejestrowany jako nowy lek przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne.
dalej działania niefarmakologiczne, o których będziemy mówili. Przede wszystkim edukacja pacjenta. Pacjent musi wiedzieć wszystko nie od doktora Google'a, tylko od doktora i terapeuty o swojej chorobie. Musi wiedzieć, jak ma siebie obserwować swój organizm, jak ma reagować w poszczególnych sytuacjach, jak ma stosować dietę, na czym polega rehabilitacja. Ta rehabilitacja, która ma być pod nadzorem, a nie to jest tak samo, jakbyśmy uczyli kogoś baletu w ciemnej sali. Potrzebny jest instruktor, potrzebny jest terapeuta, potrzebny jest lekarz, który mało tego, że będzie tego pacjenta instruował, to będzie z nim ćwiczył i sprawdzał, jak są te ćwiczenia wykonywane. Potrzebne jest wsparcie psychologiczne i edukacja całej rodziny, tak naprawdę, rodziny pacjenta chorego na cukrzycę. Jeżeli mamy przewagę tych zaburzeń naczyniowych, staramy się za wszelką cenę zwiększyć ukrwienie, poprawić ukrwienie kończyny. Przede wszystkim dzisiaj mamy do dyspozycji zabiegi małoinwazyjne, zabiegi wewnątrznaczyniowe i cały szereg ośrodków chirurgii naczyniowej czy radiologii interwencyjnej jest w stanie wykonywać te zabiegi. One były troszkę mało skuteczne na początku, bo myśmy nie mieli dobrego sprzętu dostosowanego do pacjentów z cukrzycą, pacjentów z wieloodcinkowymi zmianami. Mieliśmy również problemy, jak tych pacjentów prowadzić. Przede wszystkim ze względu na wieloodcinkowość tych zmian, na brak odpływu, a więc ogromny opór naczyniowy. Między innymi dlatego te efekty naszych operacji były dość kiepskie. Częste, w związku z tym była duża liczba reinterwencji. Często zmiany martwicze, zmiany ropne, zakażenia u tych pacjentów, zmiany grzybicze. Dalej nie wiedzieliśmy, jak tych pacjentów leczyć z powodu współistniejących chorób. Dzisiaj współpracujemy ze stacją dializ, współpracujemy z neurologią, która nam pomaga w tym leczeniu. Dalej nie wiedzieliśmy do końca, jak oceniać czynniki ryzyka. Wiemy dzisiaj, że nawet zmiana pewnych leków nadciśnieniowych pomaga nam w tym leczeniu. Trzeba pamiętać, że jednym z pierwszych leków, kiedy widzimy pacjenta z taką stopą, to jest diuretyk. Pacjent powinien dostać jako lek pierwszorzutowy diuretyk, dlatego że wtedy uwalniamy to mikrokrążenie. Jest zwykle obrzęk, wysięg w przestrzeniach międzykomórkowych, ponieważ śródbłonek staje się przepuszczalny i podanie diuretyku często daje bardzo szybką poprawę. Mamy do dyspozycji leki przeciwzakrzepowe, mamy do dyspozycji leki przeciwpłytkowe. Ale problemami jest zwykle też mała aktywność tych pacjentów. Oni najchętniej to by siedzieli, że tak powiem, przed komputerem i zajmowali się szukaniem czegoś w internecie, zaniechanie dalszego leczenia, no bo to nie daje efektu, no bo trzeba kolejne operacje być może robić, bo doktorzy powiedzieli, że no ten efekt może być nie taki trwały, a pacjent chciałby mieć trwały efekt. No i sytuacja pacjenta chorego w Polsce jest nie do pozazdroszczenia. Zaburzenia mikrokrążenia, jak powiedziałem, w dużym stopniu wikłają nasze problemy. Zarówno to są problemy nefrologów, internistów, kardiologów, okulistów. Przede wszystkim zmniejszenie napływu, a więc zaburzenia autoregulacji, te włośniczki nie działają tak, jak powinny, nie przepuszczają takich ilości krwi, jakie chcielibyśmy. Spadek ciśnienia perfuzyjnego, co prowadzi do spadku przepływu, co prowadzi, ponieważ u tych chorych występuje hiperglikemia. Ta hiperglikemia, która jest bardzo groźną sytuacją. Może jeszcze wrócę na chwilkę do początków. Proszę Państwa, w rozpoznaniu cukrzycy powinny być stosowane trzy parametry. Poziom cukru na czczo, hiperglikemia po standardowym posiłku, co jest niezwykle ważne. Okazało się, że to badanie hiperglikemii po posiłku, dążymy do tego, żeby to było 140-135 w 2 godziny po posiłku, jest jednym z ważniejszych czynników rokowniczych pacjenta. I trzeci element, jakim jest oczywiście poziom wydalania cukru w moczu. To jest ważny element, który również, na który można oznaczać i pacjenta takiego powinno się jednak monitorować przez pewien czas, dopóki się nie ustali, jak on się powinien zachowywać. A pacjent z kolei ma za zadanie mniej więcej przyjąć stały rytm dobowy albo wiedzieć, i zmienia rytm domowy,
dobowy, co powinien robić, jak powinien się stosować, jakie powinien brać leki, jak powinien się odżywiać wtedy. Dalej następuje obrzęk śródbłonka, wzrost przepuszczalności śródbłonka, odczyn zapalny, agregacja płytek. No i efekt jest tego taki, że to mikrokrążenie staje, że te naczynia zamykają, no i mamy tą sytuację, jaką mamy. Powiedziałem, że mamy nowy sprzęt. Mamy nowy sprzęt. Sprzęt nieźle wyceniony, nieźle refundowany. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę, jak się zachowują nasze własne tętnice. Nie tylko tętnica podkolanowa, która jest w obrębie bardzo ruchomego stawu, ale również tętnica udowa, która w tym w ogóle cały ten odcinek udowo-podkolanowy. A więc nasze niepowodzenia zależały między innymi od tego, że nie mieliśmy dobrego sprzętu. Zakładaliśmy albo udrożnienia, albo długie stęty, które się ulegały zagięciu, ulegały łamaniu. Dzisiaj wiemy, że stęty tak zwane, które wydawały się przez pewien czas dobre, stęty tak zwane biodegradowalne, które miały się wchłaniać, nie mają siły radialnej, czyli nie są w stanie przez dłuższy czas utrzymywać tego naczynia rozszerzonego w odpowiednim, utrzymać odpowiedniego światła. Dzisiaj mamy, to jest tak zwane multiloki, czyli stęty segmentarne, czyli wstawiamy szereg stentów, 3, 5, 7, to jest na jednym prowadniku, na małym prowadniku przez nakłucie tętnicy. Nie przeszkadza nam to, że pacjent ma zakażenie na dole, ponieważ tu nie ma materiału żadnego takiego, który by mógł ulec nadkażeniu. A jednocześnie te multiloki, te stenty wielosegmentarne zupełnie zmieniły obraz patologii i poprawiły zdecydowanie efekty naszych zabiegów wewnątrznaczyniowych. Jak spojrzymy na taki obrazek, tak jak tutaj, rozsianych zmian, prawda, to tutaj trzeba było, jeżeli byśmy założyli jeden długi stent, to on na pewno po pewnym czasie, nawet niedługim, po kilku miesiącach ulegnie niedrożności. Natomiast proszę zwrócić uwagę, założenie takiego stentu segmentarnego, tutaj było założone 6 tych odcinków, prawda, zapewniło zupełnie ładny napływ. To samo możemy robić w obrębie podudzi, aczkolwiek w obrębie podudzi te stenty są jeszcze, powiedziałbym, niedoskonałe. Tak więc ci pacjenci są, tak jak z firmy na przykład Podos, pan Podos, którą kieruje pan kierowani do nas, do zabiegu wewnątrznego. Pan doktor Malka chorych niechętnie. Na współistnienie zakażenie, bo to stanowi zagrożenie dla innych chorych. To są często przynajmniej kilka szczepów, często przepasażowanych, o dużej odporności i to jest jak gdyby problem inny. Także chodzi o wczesne zgłaszanie tych pacjentów, a nie wtedy, kiedy im rzeczywiście odpada stopa albo mają martwicę rozległą w obrębie całego podudzia. Ale w dalszym ciągu na całym świecie cukrzyca jest niezależnym czynnikiem ryzyka i amputacji pooperacyjnych, komplikacji, no i też nie są to pacjenci mile widziani przez dyrektorów szpitali, bo zwykle czas hospitalizacji tych pacjentów jest pacjentów bez cukrzycy. I jeszcze jedno. Proszę Państwa, normoglikemia, czy dążenie do normoglikemii nie jest załatwienie sprawy. Niestety ta hiperglikemia, która istniała przed zabiegiem, przed operacją naszą, czyli ta pamięć hiperglikemii decyduje o wynikach leczenia. Im wcześniej pacjent jest leczony, tym efekty będą lepsze. Choroba będzie dalej postępowała, zmiany naczyniowe będą dalej postępowały, pomimo dobrej kontroli glikemii. To wynika z uszkodzonego trwale śródbłonka. I ostatni problem, którym już przejdziemy w tej chwili, jak gdyby niedługo do tego, co będzie miał do powiedzenia pan doktor Malka z punktu widzenia praktyka, a więc definicja tak zwanej stopy cukrzycowej, a więc infekcja, owrzodzenie, zniszczenie tkanek głębokich połączone z neuropatią, z uszkodzeniem tętnic stopy u chorego z cukrzycą. To jest definicja stopy cukrzycowej. Oczywiście po to, żeby doszło do takich zmian, występuje kilka tych ważnych czynników. Neuropatia. Pacjent ma obniżone czucie bólu, pacjent ma zaburzenia ruchowe i pacjent ma neuropatię autonomiczną, o którym będę mówił. A więc reakcja układu autonomicznego przy zmianie pozycji,
przy zapotrzebowaniu zwiększonym na tlen nie jest adekwatna. W związku z tym, że nie czuje, kupuje za ciasne buty, ma często urazy stopy, nie czuje podłoża. Jeden z wybitnych znawców zagadnienia rozpoczynał swój wykład od tego, że otwierał taką starą teczkę i wyjmował z niej mniej więcej 10 par butów i powiedział, że takie buty powinni nosić luźne, wygodne. To nie może być tak, że but się dostosuje do stopy pacjenta. Pacjent musi mieć od początku świadomość, że to muszą być wygodne, delikatne obuwie. Walka z zakażeniami od samego początku, nie w warunkach domowych. Dalej zmiany w obrębie układu kostnego wynikające również z zaburzeń mikrokrążenia. Stwardnienie tak zwane typu Meckenberga, to jest stwardnienie błony środkowej naszych naczyń. No i zaburzenia o charakterze przepływu w obrębie dużych, jak i małych naczyń. To wszystko prowadzi razem do tak zwanego zespołu stopy cukrzycowej. Jak temu zapobiegać? No przede wszystkim pacjenta nauczyć od początku, że ma siebie obserwować. Prewencja polega na systematycznym badaniu stóp, oglądaniu stóp, usuwaniu mozoli hiperkeratozy, nie przez pacjenta za pomocą tarki czy jakichś innych tego typu sprzętów, tylko rzeczywiście w gabinecie podologicznym. Stosowanie wkładek ortopedycznych, co ma zapobiegać złamaniom patologicznym w obrębie stopy. Edukacja pacjenta w zakresie higieny stóp, edukacja rodziny, walka z nadciśnieniem, z nadwagą. Oczywiście nie mówię o tych czynnikach ryzyka, które są ważnymi czynnikami rozwoju miażdżycy, takimi jak palenie i zaburzenia gospodarki lipidowej. I wczesne rozpoznawanie niedokrwienia stóp. Czasami sprawia wrażenie sporo trudności, pewne odróżnienie stopy neuropatycznej od niedokrwiennej. Przede wszystkim ucieplenie, barwa stopy. Czasami rzeczywiście trudno to odróżnić, wtedy to wymaga jednak dokładniejszych badań obrazowych. Takim badaniem najprostszym to jest określenie czynnika, tak zwanego wskaźnika kostka ramię, więc pomiar ciśnienia na tenicy piszczelowej tylnej czy grzbietowej stopy i porównanie tego z tenicą ramienną, gdzie zmiany są stosunkowo małe. Powiedziałem o neuropatii. To ważny czynnik ryzyka. Ona jest, ma charakter, może mieć motoryczny, czuciowy, autonomiczny. To oczywiście są to dla pacjenta pojedynczego nie ma to większego znaczenia. Zwykle te zaburzenia są łączne. Jest dominacja być może czasami neuropatii czuciowej w początkowym okresie, czy autonomicznej. Czasami Państwo pytają, czy koledzy, którzy przychodzą do nas na specjalizację, a jak to rozpoznać tą neuropatię autonomiczną, jakieś badania EMG trzeba robić? Nie, jest badanie znacznie prostsze. Niech pacjent wykona 3-4 przysiady. Jeżeli przy tym prostym teście nie ma przyspieszenia tętna, to znaczy, że pacjent ma neuropatię autonomiczną. Ta neuropatia autonomiczna odpowiada między innymi za zapalenia, za nieme zawały serca, bo nie czuje bólu, prawda? Jak to ja przebyłem zawał? Tak, jest wyraźny obraz EKG, jest akineza połowy serca, jest frakcja wyrzutowa w granicach 20 paru %, ale ja nigdy nie miałem bólu zamostu, bo ma neuropatię i czuciową, i neuropatię autonomiczną. Nie ma właściwej odpowiedzi mięśnia sercowego na bodziec, jakim, tak silny bodziec, jakim było niedokrwienie. I to, co czasami, znaczy na pamiątkę wybitnego francuskiego patologa czy chirurga, tak zwana stopa Charcot, a więc szybko postępujące zmiany destrukcyjne w obrębie stopy, rozpad właściwie tej stopy. Każdy pacjent ze stopą cukrzycową musi mieć jako jedno z pierwszych badań wykonany rentgen stopy. W stanie ostrym oczywiście stosujemy unieruchomienie wspólnie z kolegami ortopedami. Natomiast odciążenie tej stopy, pacjent nie może na takiej stopie stawać, nie może na niej chodzić w pierwszym okresie, ale w sytuacjach przewlekłych jest edukacja, higiena stóp, zmiana obuwia na specjalistyczne obuwie ortopedyczne. Tym pacjentom często towarzyszą właśnie takie jak tutaj, to jest nasz już materiał, czasami stosowany zwichnięcia, to są młodzi ludzie relatywnie, proszę zobaczyć jak ogromne zniszczenie jest w obrębie śródstopia, a nie tylko śródstopia. Jeżeli pacjent będzie na tym, będzie się pogłębiało, dojdzie do martwicy, dojdzie do zmian martwicy. Mówiłem o neuropatii. O tym decydują czynniki metaboliczne i czynniki naczyniowe.
przede wszystkim ta hiperglikemia i uszkodzenie mikrokrążenia i czynniki naczyniowe, upośledzenie vasa vasorum, tych najdrobniejszych naczyń, które zapatrują nasze nerwy, nasze kości i ten przepływ ośniczkowy staje. Wtórne do tego są pewne czynniki immunologiczne. Państwa, tej neuropatii, zwłaszcza w neuropatii tej autonomicznej, jest, jak powiedziałem, hipotonia ortostatyczna. To też jeden z objawów. Jak się zapytałem pacjenta, czy jak pan wstaje, to kręci się pan. Szybko wstanie. To też jest jeden z pierwszych objawów neuropatii autonomicznej. Nie potrzeba do tego żadnych bardzo wysublimowanych i bardzo naukowych badań. Nietolerancja wysiłku. To dla nas problem jest niestabilności w okresie okołooperacyjnym, brak odpowiedzi na leki normalnie stosowane w tych przypadkach. I oczywiście jest to zdecydowanie wyższe ryzyko zgonu. Przeżycia 5-letnie w tej grupie pacjentów z neuropatią są 5-krotnie wyższe niż u pacjentów, którzy nie mają neuropatii. Farmakoterapia, nowe leki, diuretyki. No, mam nadzieję, że te nowe leki będą wprowadzane. Słyszeliśmy właśnie, że Sejm uchwalił zwiększoną, państwo wiedzą, jakie mamy dotacje na jednego pacjenta rocznie w budżecie. To jest mniej więcej 1700 euro. W Austrii jest 3700 euro. Gdzie my jesteśmy? Z takimi nakładami na ochronę zdrowia naprawdę wiele nie zrobimy. W związku z tym albo gdzieś się te pieniądze przesuwa, to jest cały czas przyciąganie za małej kołdry. Oczywiście możemy stosować pewne leki, które wspomagają w neuropatii. Przede wszystkim pochodne kwasu liponowego. Są takie preparaty na rynku, one są nierefundowane, często są traktowane jako suplementy diety, ale tych preparatów jest kilka na naszym rynku, jest Yogama, jest Alanerf na naszym rynku. Leki, które też powinny być długo stosowane i wcześnie stosowane. No i oczywiście różnego rodzaju dermatokosmetyki. Rehabilitacja. Jakie są cele? Przede wszystkim takie same, doskonale znają to nasi koledzy kardiolodzy. Aktywowanie wysiłku fizycznego powoduje aktywowanie naszego śródbłonka, wytwarzanie krążenia obocznego, a więc jest to profilaktyka powikłań sercowo-naczyniowych. Jest to profilaktyka przeciwzakrzepowa. Aktywny śródbłonek jest śródbłonkiem, który ma większą aktywność fibrinolityczną. Ogranicza skutki neuropatii, tylko wcześniej powinno być to rozpoczynane. No i ogranicza skutki w układzie sercowo-naczyniowym. Nie ma indywidualnej przez pacjenta wymyślonej za pomocą doktora Google'a rehabilitacji. To ma być rehabilitacja pod nadzorem. Mało tego, ma być kontrolowana co pewien czas, czy pacjent rzeczywiście tak, jak nauczyliśmy go, wykonuje te wszystkie ćwiczenia. Jakie są korzyści z tego? Zwiększenie wrażliwości na insulinę. O tym trzeba pamiętać, zaraz jeszcze o tym powiem. Lepsza kontrola glikemii, kontrola masy ciała, leczenie nadciśnienia tętniczego, poprawienie wartości, samowartości pacjenta, samooceny pacjenta. To jest też niezwykle ważne, bo pacjent jednak czytał doktora Google'a i wie, że ta cukrzyca jednak zwiększa ryzyko zejścia z tego świata wcześniej niż u kolegów, którzy cukrzycy nie mają. Państwa, ważne jest, jak wyglądać ma ten wysiłek fizyczny. To nie może być gwałtowny, szybki wysiłek, który może prowadzić również do znacznej destrukcji, do hipoglikemii, ponieważ wtedy zużycie insuliny jest większe i jeżeli ten pacjent chce ćwiczyć jakoś intensywnie, na przykład na siłowni, czy chce na przykład grać w tenisa bardzo aktywnie, ja nie mówię o jakimś takim sporadycznym, delikatnym pukaniu piłki tenisowej, to powinien mieć po tego typu wysiłku oznaczany poziom glikemii. To nie może być tak, że on potem schodzi z tego kortu, czy z tej siłowni wychodzi i słabnie, bo ma hipoglikemię, a więc dochodzi do tak zwanej dekompensacji metabolicznej. A więc krótkie, intensywne bardzo wysiłki są zdecydowanie przeciwwskazane. I to pacjentom, zwłaszcza młodym, trzeba uświadomić, jakie są te objawy, o których można powiedzieć pacjentowi, na to proszę zwracać uwagę, a więc zawroty głowy po wysiłku.
drżenie mięśni. Pacjent mówi, schodzę z tego kortu, ale wszystko we mnie tak dygocze. Osłabienie, czasami bóle brzucha. Jeżeli pacjent nie ma zaawansowanej neuropatii autonomicznej, to przyspieszenie tętna. Ale te właśnie takie drżenia mięśniowe, osłabienie, kręci mi się w głowie. Proszę zwrócić uwagę, że to może być objaw hipoglikemii, który może być groźny. Pacjent może zasłabnąć. Nie powinien po takim, w takiej sytuacji gdzieś tam wsiadać za kierownicę i jeździć, czy w ogóle przebywać sam. Zwróciłem uwagę Państwu, że podanie glukozy doustne szybko zwiększa poziom glukozy, szybciej niż podanie dożylne. A więc temu pacjentowi nie trzeba koniecznie wzywać pogotowie. Wystarczy, że on rzeczywiście ma przy sobie parę tych cukierków czy kostkę cukru i to wystarczy u takiego pacjenta, żeby on się wyrównał, żeby poprawić mu ten profil glikemiczny na chwilę. Jakie zabiegi można wykonywać? Praktycznie wszystkie, tylko z umiarem. Proszę pamiętać, ten pacjent ma mniejsze czucie górne, w związku z tym łatwiej dochodzi do urazów, łatwiej dochodzi do oparzeń, wtedy, kiedy stosujemy intensywne leczenie. On nie ma wyczucia, czy ta woda jest bardzo gorąca, czy ona jest tylko ciepła. Także my musimy to wiedzieć. Jeżeli proponujemy pacjentowi takie czy inne jakieś kąpiele, to samo w warunkach domowych. Proszę wziąć termometr i sprawdzić, jaka ta temperatura wody jest, a nie czy pan czuje, czy nie, czy ona jest dla pana za gorąca, czy pana przy tej jonoforezie szczypie, czy nie. To my musimy wiedzieć, jaki zakres musimy nastawić tego pacjenta, bo nie będzie czuł. Jakie są ważne elementy tej edukacji pacjenta? Myślę, że pan doktor Malka będzie o tym jeszcze mówił. Systematycznie powtarzanie pacjentowi tej wiedzy. I pacjent musi być zmotywowany do tego, żeby sam zaczął się leczyć, żeby chciał się leczyć, żeby chciał, wytłumaczenie mu, że ta profilaktyka, ruch, aktywność rehabilitacyjna pomoże mu w niwelacji skutków hiperglikemii, skutków cukrzycy. No i to ważne, żeby zapobiegać powstawaniu zespołu stopy cukrzycowej. Ale tak jak powiedział jeden z większych szwedzkich badaczy, którego wkład w badania nad cukrzycą jest znakomity na całym świecie, największym wrogiem stopy cukrzycowej może być system refundacji ze strony decydentów, a zwłaszcza polityków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za przedstawienie bardzo poważnego, trudnego problemu, trudnego zarówno społecznie, jak i epidemiologicznie. Świadczą o tym chociażby doniesienia Światowej Organizacji Zdrowia. Obecnie uważa się, że na świecie około 420 milionów osób choruje na cukrzycę, z czego około 70 milionów w Europie. W Polsce około 9,5% mamy pacjentów w całej populacji chorych na cukrzycę, osób chorych na cukrzycę, a 2% zgonów jest właśnie spowodowanych cukrzycą i powikłaniami. To obrazuje, jak jest to poważny problem społeczny i oczywiście terapeutyczny. Zanim przejdziemy do następnego tematu, ja bym chciał bardzo serdecznie powitać pana profesora Kiwerskiego, który do nas dotarł, i pana profesora Szaflika. Witamy serdecznie. Dyskusja, tak jak jest w programie, będzie na zakończenie pierwszej sesji. A teraz chciałem poprosić pana doktora Marcina Malkę. Pan doktor Marcin Malka rozpoczyna pracę. Potem pan doktor Malka robił specjalizację z chirurgii, specjalistą chirurgii ogólnej i zrobił specjalizację z angiologii. Angiologia w Polsce jest troszkę niedoceniana. Tak jak kardiolog jest partnerem dla kardiochirurga, tak angiolog powinien być partnerem dla chirurga naczyniowego, ale nie tylko dla chirurga naczyniowego. I jednocześnie panowie, pan doktor Malka stworzył właśnie dla tych pacjentów klinikę leczenia ran. Problem klinik ran przewlekłych w większości krajów, które mają troszkę
znaczy w ogóle mają jakiś system ochrony zdrowia, nie mówię o naszym braku systemu ochrony zdrowia, jest doceniony. Te kliniki są wielodyscyplinarne, tam rzeczywiście pacjenci z ranami przewlekłymi różnego pochodzenia, to również urazowymi, ranami związanymi z jakimiś nieszczęściami, których dotknęły pacjenci z cukrzycą, rzeczywiście są leczeni wielospecjalistycznie. Jak to wygląda z punktu widzenia praktyka? Panie doktorze Malka, zapraszam serdecznie. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo dziękujemy organizatorom za możliwość brania czynnego udziału w tym sympozjum. To jest wielki zaszczyt dla nas. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze. Stopa cukrzycowa. Problem, który dotyczy w Polsce prawie 2,5 miliona cukrzyków, bo co siódmy z nich w ciągu swojego życia będzie miał stopę cukrzycową. Jak należy leczyć tych pacjentów? Jak należy się nimi zajmować, no to na pewno jest bardzo trudna, odpowiedź na to pytanie jest na pewno bardzo trudna, abyśmy mogli osiągnąć taki wynik, zamknąć owrzodzenie, zaopatrzyć pacjenta w odpowiednie obuwie, zapewnić mu opiekę diabetologa, podologa, fizjoterapeuty, ortotyka, no potrzebujemy zespołu wielodyscyplinarnego i taki zespół stworzyć w ramach naszego systemu NFZ jest szalenie ciężko, udaje się tylko grupce pasjonatów. Nam się to nie udało, my taki środek, taką grupę próbujemy stworzyć, ale niestety poza NFZ-em. Chcielibyśmy dzisiaj państwu opowiedzieć o małym elemencie tej współpracy, o współpracy między chirurgiem zajmującym się leczeniem stopą cukrzycową, a fizjoterapeutą. Tematem naszego wystąpienia będzie właśnie rola fizjoterapeuty w procesie leczenia tego pacjenta zespołem stopy cukrzycowej, ale chcielibyśmy, żeby to był taki maksymalnie praktyczne spojrzenie na tą sprawę i tak próbowaliśmy tą prezentację przygotować. Zastanówmy się, jak powinna wyglądać opieka nad takim pacjentem. No, mamy coś, co nazywamy profilaktyką pierwotną i w dobrych systemach opieki nad pacjentami, nad społeczeństwem, ta profilaktyka jest bardzo istotna, są na nią pieniądze. Jeśli pacjent w Danii nie pojawi się na kontroli u podologa, no to będzie się powtarzało, straci zniżki na insulinę, prawda? No, w Polsce takich systemów nie mam, bo podolog jest nie zawodem medycznym, jest poza systemem. Mamy profilaktykę wtórną, czyli pilnujemy tych wszystkich pacjentów, którym zagoiliśmy owrzodzenie albo którzy byli zakwalifikowani do amputacji, aby nie przytrafiło im się to ponownie, aby nie przytrafiło się to im na drugiej kończynie. Jest coś, co jest pomiędzy profilaktyką pierwotną a wtórną, okres leczenia. On powinien być krótki, on powinien być tani, więc powinien być realizowany ambulatoryjnie. Niestety nie mamy takiej procedury w ramach naszego NFZ-u ambulatoryjnego zajmowania się ranami przewlekłymi. Mamy tylko procedurę szpitalną w ramach kompleksowego leczenia ran przewlekłych. I co mieści się w takiej profilaktyce pierwotnej? No na pewno współpraca między różnymi specjalistami. W naszym ośrodku jest to przede wszystkim diabetolog, który zwykle jest liderem takiego zespołu. Podolog, czyli zawód niemedyczny, który w Polsce jest troszeczkę wyrzucony poza medycynę. My staraliśmy się go przyciągnąć do nas, tak żebyśmy mówili tym samym językiem. Żeby podolog nie zajmował się ranami, bo nie ma prawa przekraczać bariery skórno-naskórkowej, ale żeby opiekował się wrastającymi paznokciami, mozelami, czyli to wszystko, co jest pojawia się na stopach u cukrzyków, zanim pojawi się owrzodzenie. Fizjoterapeuta, tutaj o tym powiemy dzisiaj najwięcej, mój kolega Grzegorz będzie za chwileczkę ten temat omawiał. I ortotyk, czyli musimy współpracować z ośrodkiem, który wykona odpowiednie zaopatrzenie ortopedyczne już po zagojeniu stopy, po zamknięciu owrzodzenia. Jak powinna wyglądać profilaktyka wtórna? Tak samo. My również potrzebujemy podologa do stałej opieki nad tym pacjentem, również potrzebujemy diabetologa, żeby pilnował glikemii choremu, fizjoterapeuty, ortotyka. Ta grupa jest tak samo zbudowana jak w trakcie pilnowania pacjentów, którzy zespołu stopy cukrzycowej jeszcze nie mieli. Jakie zadania stoją przed fizjoterapeutą? Grzesiu, twój głos. Dzień dobry państwu. Prowadzę
Przepraszam, jestem pierwszy raz mówię publicznie, trochę się krępuję. A pięć zagadnień, które chciałem omówić, które prowadzę jako pracując z pacjentami ze stopą cukrzycową. Tak. Pięć zagadnień, które chciałem omówić, pracując z pacjentami ze stopą cukrzycową. Pierwszym to jest usprawnianie i umożliwianie ruchu pacjentom, którzy potrzebują odciążenia w trakcie leczenia. Przywracanie ruchomości w ograniczonych stawach ruchowo. Terapia obrzęku limfatycznego, jeśli taki się pojawia, występuje. Poprawa unaczynienia poprzez trening marszowy i zaopatrzenie ortopedyczne, które doradzam, wykonuję wkładki i buty. Jeżeli chodzi o usprawnianie i mobilizację pacjentów z ograniczoną możliwością poruszania się, to no moim zadaniem jest nauczenie pacjenta chodzenia o kulach. Jeśli pacjent wymaga funkcjonowania na wózku inwalidzkim podczas procesu gojenia rany, wzmacniam jego obręcz barkową, tułów, przygotowuję go do pionizacji. Pokazuje, edukuje, jak ma wykonywać ćwiczenia, które zapobiegają powstawaniu przykurczów. Jeśli pacjent już jest po okresie leczenia, może obciążać kończynę. Prowadzę trening wzmacniający mięśnie kończyny dolnej, trening stabilizacyjny. Również zwracam uwagę na proprioceptję, bo zaburzenia czucia głębokiego u osób z neuropatią są zwykle duże. No oczywiście nauka prawidłowego chodu, to wiadomo. Takimi pacjentami, z którymi też pracuję, taką grupą pacjentów są ludzie z jednostronną amputacją. To są osoby, które w trakcie leczenia funkcjonują zwykle na wózku, bo druga kończyna jest ta, która jeszcze jest w trakcie leczenia chirurgicznego. Też te osoby przygotowuję do pionizacji, zajmuję się formowaniem kikuta poprzez bandażowanie, profilaktyką przeciwprzykurczową. Jeżeli pacjent ma swoją protezę, to pierwsze kroki, doskonalenie chodzenia realizujemy w przychodni. Jeżeli tej protezy nie ma, to odsyłamy go do ośrodka ortotycznego WIGO. Tam jest dobierana proteza i pacjent jest dalej prowadzony. Lokalna mobilizacja ruchomości w stawach kończyny dolnej. Ja pracuję technikami terapii manualnej w obrębie stawów skokowych. Terapia, techniki ślizgowe, techniki trakcyjne, techniki powięziowe. Jeżeli blizna ogranicza zakres ruchu, takim problemem, który jest, to często niedostatecznie zregenerowana skóra i nie można użyć odpowiedniej siły do wykonywania technik trakcyjnych czy ślizgowych, żeby nie uszkodzić naskórka. Dużą też wagę kładę na to, żeby pacjent samodzielnie ćwiczył i wszelkie praca mięśniowa, uczę pacjentów treningu, rozciągania, autostrecingu, automobilizacji również. Taką wyjątkową grupą naszych pacjentów są pacjenci po zamknięciu ogromnych ubytków, ogromnych deficytów skóry, tkanek, stopy, po zagojeniu trudnych owrzodzeń. U tej grupy chorych, kiedy owrzodzenie obejmowało znaczną powierzchnię stopy, no naturalnym jest, że spływ chłonki z tych tkanek często jest upośledzony. I tutaj zwykle po zagojeniu rany jest problem obrzęku limfatycznego. I takich chorych, zanim zaopatrzymy w odpowiednie obuwie, również kierujemy do naszych fizjoterapeutów. Terapia obrzęku limfatycznego
składa się z takich trzech etapów. Drenaż, manualny drenaż limfatyczny, kompresjoterapia i już potem po zredukowaniu obrzęku dobór wyrobów uciskowych dla pacjenta do stosowania w domu. Jeżeli chodzi o, drenaż, manualny drenaż limfatyczny, ja wykonuję drenaż według szkoły niemieckiej. U pacjentów jeszcze w trakcie leczenia też, albo po wyleczeniu, po zagojeniu stopy. Jest to drenaż, który wykonuje często od 45 minut do 1,5 godziny, w zależności od rozległości obrzęku. Pracuje z węzłami pachwinowymi, podkolanowymi, głównymi drogami chłonnymi. Na wizycie również zakładam kompresjoterapię opaskami krótkiego naciągu. Całą stopę pod udzie, najczęściej bywa też, że aż do pachwiny. Skórę zabezpieczam fizeliną, gąbką, takimi piankami do TG, do zabezpieczającymi skórę. Jak się już po redukcji obrzęku, po wygojeniu rany, dobieram produkt płaskodziany, szyty na miarę. Muszę zmierzyć kończynę. Jest 9 takich punktów pomiarowych, obwodów kończyny. Jeszcze inne wymiary. Zamówienia wysyłam do Niemiec. W Niemczech są szyte te produkty i jak już pończocha, podkolanówka trafia z powrotem do pacjenta, ja go edukuję, w jaki sposób on ma używać, w jaki sposób zakładać ten produkt. Kolejnym aspektem, o którym za chwileczkę będzie mówił Grzegorz, jest ten trening marszowy. My mamy bardzo dokładne zalecenie, jak taki trening powinien wyglądać. Mamy dokument TASK-2, on jest już troszeczkę nieaktualny, ale nie ma nowszego, to jest 2007 rok. I powinniśmy próbować organizować pacjentom trening nadzorowany, tak jak to pan profesor Staszkiewicz powiedział. Natomiast być może moja wiedza jest niepełna, ale według moich informacji, ja widziałem tylko takie dwie z prawdziwego zdarzenia poradnie treningu marszowego NFZ-owskie w Polsce. Jedna to jest profesora Adamca we Wrocławiu, druga u profesora Niżankowskiego w Krakowie, gdzie to faktycznie wyglądało tak, że fizjoterapeuta, kardiolog, bieżnia, półgodzinne sesje, 3 razy w tygodniu, no i wydłużanie dystansu chromania ze 100, które było zagrożone potrzebą rewaskularyzacji do 300-500, kiedy tej potrzeby już na pewno nie będziemy mieli. Ale pula tych chorych, którzy wymagają treningu marszowego, jest ogromna. Przecież to głównie zachowawcze powinniśmy leczyć naszych chorych z przewlekłym niedokrwieniem. Dlatego no, potrzeba stworzenia takiej poradni, myślę, że jest duża. Nam się nie udało takiej poradni stworzyć, to jest bardzo kosztowne. Jednocześnie i kardiolog, i fizjoterapeuta są z pacjentem. My stworzyliśmy coś, co nazywane jest częściowo nadzorowanym treningiem marszowym. Tak, ja trening marszowy z pacjentami prowadzę przy dobrej pogodzie w parku przed przychodnią. To jest trening interwałowy, 5 minut aktywności, 5 minut przerwy, powtarzany ten cykl 4-krotnie. Aktywność to jest, tak w założeniach, tempo marszu 100 kroków na minutę, aż do momentu, kiedy pacjent poczuje zmęczenie, objawy przestania chromania przystankowego, potem okres 3-5 minut przerwy do wyrównania oddechu, w tym czasie mierzę tętno, ciśnienie, tylko w ten sposób mogę jakoś pracę serca kontrolować. I kolejna cykl aktywności. Podczas takiego treningu dobieram ilość powtórzeń, uczę tempa, w którym pacjent ma chodzić, to często nie jest 100 kroków na minutę, tylko takie, jakie jest aktualnie możliwe. I też określamy, jaki dystans pacjent powinien przejść, albo po prostu ile faktycznie on przechodzi, żeby tego pilnował. Taki trening pacjent realizuje w warunkach przydomowych, czasem na korytarzu długim, co najmniej 3 razy w tygodniu. I spotykamy się tak co 2 tygodnie na ocenę postępu.
Też warto powiedzieć, że lepszym efektem poprawy ukrwienia kończyny jest, jeśli pacjent chodzi w wyrobach kompresyjnych, jeżeli ma podkolanówkę chociażby, która wspomaga krążenie. Ostatnim zagadnieniem, o którym chciałem powiedzieć, to jest, tu już pan profesor o tym mówił dużo, o profilaktyce, ale też edukuję, uczulam pacjentów przy okazji robienia wkładek o tym, że, znaczy, wkładka odciążająca, to są wkładki, które my tam robimy, to są wkładki piankowe z dobrymi odciążeniami. Jeżeli taką wkładkę trzeba, pacjent powinien mieć but z twardą podeszwą, tak żeby ta wkładka w pełni odciążała stopę. Badanie, jakie wykonuję, to jest badanie podoskopowe, badanie kliniczne i wycisk w piance. Z tych badań w programie komputerowym wykonuje się potem wkładkę. W trakcie kontaktu z pacjentem zwracam uwagę na to, żeby pilnował higienę stóp, żeby dbał, żeby stopy się nie pociły, że buty powinny być obszerne, zakryte palce, szczególnie latem jest ważne. I to zarówno przed powstaniem rany, jak i już po wygojeniu, jako profilaktyka wtórna, te informacje są praktycznie niezmienne. Zachęcam też, żeby pacjenci korzystali, jeżeli chodzi o pielęgnację stóp, paznokci, modzeli, z wizyty u podologa, który to robi profesjonalnie i bezpiecznie. Jeżeli jest pacjent z przebytym stopą Charcot, gdzie są deformacje, gdzie mamy często jakieś duże ubytki w kościach, w tkance kostnej, ja takich pacjentów nie zaopatruję, takim pacjentom potrzebne są buty już wykonane na miarę, jest potrzebne kopyto gipsowe. Odsyłam takich pacjentów do zakładu ortotycznego w Aninie. Dobrze, a teraz kilka głównych zadań, które stawiane są przed chirurgiem w ramach pracy w poradni zajmującej się leczeniem ran przewlekłych, a w szczególności zespołu stopy cukrzycowej, bo około połowy naszych pacjentów to pacjenci z zespołem stopy cukrzycowej. Dobór obuwia, odciążenia na czas leczenia rany. Tutaj fizjoterapeuta często nam nie pomoże, bo jesteśmy w gabinecie i my musimy tego pacjenta w czymś wypuścić. Nie może być tak, że on z dużym obrzędzeniem pięty wszedł do gabinetu i na tym odsłoniętym guzie piętowym przykrytym tylko opatrunkiem wychodzi z gabinetu. Musimy coś już mu zapewnić. Wykonywanie total contact cast to jest złoty standard od 30 lat, a jak mało ośrodków, nawet tych leczących stopę cukrzycową, wykonuje tą ortezę. Kierowanie na ortezy Charcot Restain, Orthotic Walker, to są ortezy, które umożliwiają nam te ciężkie stopy Charcot po przejściu fazy ostrej ustabilizować i umożliwić mobilność pacjentom. My kierujemy tych chorych do zakładów ortopedycznych w Aninie i te ortezy tam są wykonywane. Oczywiście stopa musi być wcześniej przygotowana. Kierowanie na buty, wkładki, tutaj tak jak Grzegorz powiedział, wielu chorych on jest w stanie zaopatrzyć przy użyciu podoskopu i pianki, natomiast tych cięższych chorych, nawet nie mających stopy Charcot, wysyłamy już na wykonanie kopyta gipsowego. No i aplikacje opatrunków, które ułatwiają nam prowadzenie rehabilitacji, o tym troszeczkę zaraz szerzej powiem. Mamy tak naprawdę w ośrodku cztery typy butów, które stosujemy w przypadku gojenia pacjentów z ranami przewlekłymi. Taki pierwszy, który Państwu chciałem zaprezentować, to jest Rocker Shoe, to jest taki but o podeszwie łódeczkowej. My go stosujemy u tych chorych, którzy mają owrzodzenia w obrębie przodostopia, natomiast no, muszą mieć aktywność, prawda? Nie każdy chory jest w stanie z tej aktywności na czas leczenia zrezygnować. Po prostu on jest stabilniejszy dla chorego. But z wiszącym przodostopiem to jest but stosowany przez ortopedów po operacji w obrębie przodostopia. My go stosujemy do leczenia owrzodzeń przodostopia, z tym, że bardzo sumiennie należy pacjentowi wytłumaczyć, że ten but ma być noszony i w domu, i na dworzu, i właściwie tylko na noc jest zdejmowany.
Steel Sandal, nie lubimy tego buta, bardzo go nie lubimy, bo bardzo duże siły ścinające w obrębie kości stępu. Natomiast jeżeli nie mamy możliwości wykonania ortezy Total Contact Cast, jeżeli nie mamy możliwości w jakiś inny sposób odciążyć, czasami wózek inwalidzki jest odciążeniem dla pacjenta, no to jest to jakiś substytut odciążenia, który w naszym ośrodku mamy i czasami używamy. I zwykły but ochronny na gips. To jest but ze sztywną podeszwą, kosztuje około 50 zł. Czasami go stosujemy przy prostych obrażeniach przodostopia, gdzie możemy przy użyciu takich blatów filcowych, skompresowanych hapla, który docina się, unosząc tą podpierając tą część stopy, która jest zdrowa i unosząc tą, która jest chora. I w tym momencie z takim butem ta hapla nam fajnie współpracuje. Wykonanie ortezy Total Contact Cast, nie wiem, czy mamy tyle czasu, bo troszeczkę przeciągnęliśmy, żeby obejrzeć cały ten film, ale zastanówmy się chwilę, dlaczego Total Contact Cast? Co o tym mówi piśmiennictwo? Zobaczcie Państwo, pierwszy dokument Clinical Infection, to jest 2004 rok. Total Contact Cast jest skuteczny w leczeniu większości niezakażonych i niedokrwiennych obrażeń okolicy podeszwy w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Przy średnim czasie gojenia 6-8 tygodni, to są rewelacyjne wyniki. W grupie pacjentów leczonych przy pomocy Total Contact Cast obserwowane było najszybsze leczenie oraz najwyższy odsetek całkowitego zagojenia. International Wound Journal. Zastosowanie TCC daje większą szansę na wyleczenie obrzedzenia neuropatycznego oraz pozwala wyleczyć je szybciej niż inne zdejmowane, tutaj jest słowo klucz, metody odciążenia, jak buty odciążające, obuwie terapeutyczne. International Walking Group on the Diabetic Foot 2013 rok. Dlaczego? Bo Total Contact Cast pacjent nie może zdjąć. Co by nie robił, zawsze ma odpowiednią ortezę. No i 1987 rok, 30 lat temu, Management of the Diabetic Foot. TCC jest obecnie złotym standardem dla odciążeń obrzedzeń okolicy podeszwy. Niestety złotym standardem, ale tylko w dyskusjach akademickich, a nie w praktyce. My Total Contact Cast w zeszłym roku wykonaliśmy 122 razy, w tym roku do połowy listopada 126 razy. No oczywiście zapotrzebowanie jest dużo większe, ale to jest droga orteza, syntetyczny gips, czas wykonania. Coś tutaj nam troszeczkę obróciło, inny system. Chciałem Państwu pokazać, jak wygląda wykonanie takiej ortezy. Nie wiem, czy starczy czasu, żeby cały ten 3-minutowy film zobaczyć, ale to są warsztaty, które wykonujemy i na które zapraszamy lekarzy, fizjoterapeutów z całej Polski. W ciągu 5 lat zrobiliśmy te warsztaty 4 razy. Nie dlatego, że nie mamy ochoty ich robić, tylko dlatego, że nie ma na nich po prostu chętnych. Stokinetka bawełniana, podkład fizelinowy do ochrony przodostopia. Problem jest zwykle w kościach stępu, w kości skokowej, w stawie skokowym, więc tutaj możemy sobie na ten luz w gipsie pozwolić i ochronić w ten sposób wyniosłości kostne. Druga stokinetka, która będzie wkomponowana w opaski syntetyczne. Odpowiednie ustawienie stopy, które za chwileczkę tutaj doktor Tusiński akurat w tych warsztatach prowadzi je. Zobaczcie Państwo ten kąt 90 stopni, zwykle taki kąt staramy się zachować, tworząc tą ortezę. Czasami mamy już jakieś inne zapotrzebowanie i parę stopni w jedną albo w drugą stronę odejmujemy, odciążając bądź pięte, bądź palce. Ochrona wyniosłości kostnych, tutaj używamy pianek z klejem, które nam zabezpieczają i są wkomponowane w gips. No i wreszcie soft cast, czyli opaski elastyczne, które tworzą tą ortezę stopowo-goleniową, taką półelastyczną, nie sztywną, tą, którą znamy opatrunków gipsowych. Tam Total Contact Cast jest dla mnie takim narzędziem, powiedziałbym, doskonałym. Tylko kilka razy w życiu lecząc rany miałem takie uczucie, że używam czegoś, co definitywnie zmieniło efekt mojego działania. Pierwszy raz to było jak w 2007 roku, po raz pierwszy założyłem opatrunek podciśnieniowy i zobaczyłem, jak rana wtedy na brzuchu pięknie wygląda po 3 dniach leczenia takim opatrunkiem, a drugi raz, jak zdjąłem pierwszy raz Total Contact Cast ze stopy, zobaczyłem urządzenie, które było wiele lat, które się już znacznie zmniejszyło na skutek redystrybucji nacisku po całej stopie i dodatkowo przeniesieniu obciążenia na goleń. To jest wszystko soft cast, czyli ta miękka opaska. Za chwileczkę będzie druga warstwa scotch castu, który układany jest właśnie na podeszwę i w postaci takiej pętli U na boczną i prześrodkową powierzchnię podłudzia. Ta orteza została opracowana w Szwajcarii, my ją robimy od 2013 roku i powiem szczerze, jestem nadal pod ogromnym wrażeniem efektów, które można osiągnąć. Stopa Charcot, którą wiele osób się jej obawia, nie chce jej leczyć,
proponowane ortezy pompowane, airwalkery, no, mają dużą gorszą skuteczność i sam fakt możliwości zdjęcia ortezy powoduje, że pacjent nie będzie używał jej przez cały czas. Nie mamy więcej czasu. Po zakończeniu tej warstwy skoczy jest warstwa soft, druga, później wycięcie miejsca na palce. No, jeśli pacjent przychodzi na zmianę opatrunku, bo tą ortezę często robimy na świeżo założone opatrunki, rozcinamy tą ortezę, albo wykonujemy drugą, albo dorabiamy taśmy velcro i pacjent później już jest pod opieką pielęgniarek, które zmieniają opatrunki, cały czas używając tej samej ortezy. Kilka przykładów naszej działalności, owrzenie pięty. Bardzo ciężko jest zagoić owrzenie pięty, jeśli nie używamy odpowiedniego odciążenia. Osteoartropatia typu Charcot. Często błędnie przez nas, chirurgów, takie stopy są nacinane, no bo są gorące, czerwone, obrzęknięte. W badaniu ultrasonograficznym są zbiorniki płynu, ale nie jest to ropowica. Destrukcja kostna u takich pacjentów, zobaczcie Państwo na tym środkowym slajdzie, zwichnięcie w stawie skokowym górnym, to są bardzo duże czasami dysfunkcje narządu ruchu. Tutaj akurat przykład wykonania stabilizacji wewnętrznej. Nie za bardzo lubimy tą stabilizację, bo ona daje nam sztywność stawu skokowego, który i często ulega destrukcji, złamaniu. I ostatnia pacjentka na tej ortezie, złamanie kości piętowej do stawu skokowo-piętowego, takie książkowe wskazanie do amputacji kończyny w przypadku obrzedzenia w obrębie pięty. My oczywiście czytamy te same podręczniki, też nam wydawało się, że ten pacjent jest do amputacji, ale po takim sumiennym, długim, bardzo długim leczeniu, bo to prawie 10-miesięczne leczenie, używając ortezy Total Contact i wielu innych metod, udało się to obrzedzenie zamknąć, co pokazuje, że ten horyzont w leczeniu ran jest daleko dalej, niż nam się na dzień dzisiejszy wydaje. Zobaczcie Państwo, jak piękne przyleganie jest ortezy Total Contact Cast w obrazach radiologicznych, jak idealne odwzorowanie każdej wyniosłości, każdego łuku stopy. To jest właśnie ta siła redystrybucji nacisku i przeniesienia obciążeń na dużą powierzchnię gipsu i de facto zahamowanie ruchomości odłamów kostnych, które w stopie Charcot są przyczyną destrukcji. Zobaczcie Państwo, jak po pierwszym założeniu ortezy czasami jest olbrzymia redukcja obrzęku na tej kończynie. Gips się nie rozciągnie, to wyciskany obrzęk poprzez poruszanie się pacjenta i stopniowe odprowadzanie tego obrzęku, doszło do tak znacznego jego zredukowania. But Geisha to jest taka młodsza siostra Total Contact Castu. W momencie, kiedy mamy obrzedzenia w obrębie przodostopia, trudno gojące się te neuropatyczne rany, wykonujemy tą ortezę. Ona jest prostsza w wykonaniu. Zdarzało się, że pielęgniarki, które zajmują się leczeniem ran, uczestniczyły w takich szkoleniach, wykonywaniu takich ortez. Nie widzę przeciwwskazań, żeby taka pielęgniarka wykonywała taką ortezę i mogła w ten sposób również pomagać pacjentom. Oczywiście dużo lepiej jej się pracuje, jeśli jest elementem zespołu wielodyscyplinarnego. I również opaska soft cast, następnie na samą podeszwę opaska scotch cast, docięcie, otwarcie tej ortezy, założenie rzepa i zmiana opatrunku w systemie zwykle 2, czasami 3 razy w tygodniu. I ponownie zakładanie tej samej ortezy, której pacjent ma w domu, nie zdejmować. Tak to wygląda w przypadku aplikacji opatrunków już na ranę po ich przygotowaniu, oczyszczeniu, odkażeniu. No jeszcze powinniśmy założyć skarpetę bądź stokinetkę. Nie robiłem tutaj tego świadomie, żeby pokazać Państwu, jakie jest dopasowanie tej ortezy do stopy. I butów Geisha wykonaliśmy w zeszłym roku 115, w tym roku nieco mniej, nie wiem dlaczego, być może mniejsza po prostu liczba takich pacjentów była, ale jeszcze jest nie koniec roku, więc może będzie ich więcej. Jakie rany możemy leczyć przy użyciu tej ortezy? No, wszelkie rany w obrębie przodostopia i śródstopia, raczej nie pięte. Ten pacjent na górze to była ciężka stopa, niedokrwienna po skutecznej rewaskularyzacji. Później umożliwiliśmy już choremu mobilność, dając mu jeszcze w trakcie gojenia rany opatrunek gipsowy, który stabilizuje ranę i powoduje, że ona nie rozpada się, nie powiększa się podczas obciążenia. Kolejna pacjentka to również zespół stopy cukrzycowej niedokrwiennej, krytyczne niedokrwienie po skutecznej rewaskularyzacji, po przygotowaniu nekrektomii, przygotowaniu rany, orteza typu Geisha, przeszczep skóry pośredniej grubości. Wydawałoby się, że kilka lat temu jeszcze czytaliśmy zalecenia, że nie wolno nam przeszczepów grać właśnie na podeszwę, no bo przecież ten przeszczep nie ma szans przeżycia, jeżeli nie stosujemy odpowiedniego odciążenia. Jeżeli mamy but Geisha,
nie ma ruchów tnących na podeszwie, nie ma zbyt dużego nacisku, jest piękna redystrybucja, więc takich chorych możemy bezpośrednio po przeszczepie zaopatrywać opatrunkiem gipsowym, co robimy. Orteza Crow, bardzo fajne narzędzie, które umożliwia zachowanie tych mocno zdeformowanych stóp szarko po ich wyleczeniu, czyli po stabilności, stabilizacji odłamów. Czasami kształty tych stóp są rzeczywiście bardzo finezyjne i wydawałoby się, czy na pewno o taką stopę walczyć. Trzeba to pytanie sobie zadać na początku tej drogi. Natomiast jeżeli mamy już taką stopę, jak na tym dolnym zdjęciu, no pacjent nie zgodzi się na tym etapie na pewno na propozycję amputacji, nawet jeżeli lepiej będzie funkcjonował na dobrej protezie goleniowej. Więc edukujemy go na tej ortezie i on wraca do pracy. Ten w przypadku tego chorego wrócił do pracy, oczywiście pielęgnować stopę musi, ale ma coś, co przynosi nacisk na podłudzia. Przykład pacjenta leczonego tą ortezą, oczywiście ona jest profilaktyką wtórną, czyli najpierw pacjent jest leczony ortezą total contact cast i po redukcji obrzęku, po stabilizacji odłamów dopiero orteza Charcot Restain, orthotic walker, czyli orteza Crow. Kierowanie na buty wkładki, o tym troszeczkę już mówiliśmy, to jest bardzo ważny element. Nie możemy kończyć naszego leczenia na etapie zagojenia rany. Jeśli tutaj byśmy kończyli, każdy pacjent po 2-3 miesiącach nawróci do nas. Dlatego współpraca międzyośrodkowa, jeśli nie możemy stworzyć w własnym ośrodku stanowiska dla fizjoterapeuty, tak jak nam się to udało, współpraca z takimi ośrodkami, które wykonują ortotykę bądź rehabilitację, tak jak specjaliści z tego ośrodka w obrębie stopy, jest szalenie istotna. Jeśli chodzi o tych chorych, których nie jesteśmy w stanie zaopatrzyć, chociażby wymagają jakiejś dodatkowej diagnostyki, czy pedobarografu, czy właśnie kopyta gipsowego do wykonania buta, kierujemy ich do innych ośrodków. Ta refundacja w obrębie obuwia jest niezbyt satysfakcjonująca, ale korzystamy z niej, żeby chociaż troszeczkę naszym chorym odciążyć. Mamy protezową wkładkę do obuwia, jedynie 200 zł, no i musi być amputacja w obrębie stopy. Przecież nie wszyscy nasi pacjenci mają amputację w obrębie stopy po zagojeniu rany. But na stopę o różnym zniekształceniu to zdecydowanie najczęściej wypisywany but przez naszych lekarzy. But przy amputacji w obrębie stopy jest podobnie wyceniony i but do pary przy zaopatrzeniu jednoczasowym na stopę chorą. On jest niewiele dofinansowany, ale też z niego korzystamy, zawsze dbając, żeby pacjent miał dwa takie same buty, a nie tylko jeden but odciążający. Kierując jeszcze pacjentów na wkładki, bardzo dobrze wejść w skierowanie, czyli opisywać dokładnie, czego oczekujemy od zakładu ortopedycznego, nie zrzucając na nich odpowiedzialności za to, co wykonają. Aplikacja opatrunków ułatwiających rehabilitację to taka ostatnia działka współpracy między fizjoterapeutą a chirurgiem, pielęgniarką zabiegową. No, do mnie często przez wiele lat pacjenci trafiali tak jak ci pacjenci na górnych zdjęciach. Ciężko wyobrazić sobie jakąś aktywność, naukę, wzmacnianie obręczy barkowej, budowanie jakiejś aktywności tego chorego w takich opatrunkach. My tutaj często współpracujemy z fizjoterapeutami już na etapie gojenia rany, ale wtedy używamy opatrunków okluzyjnych, które poprawiają komfort pracy naszym fizjoterapeutom. Kilka przykładów pacjentów, których prowadziliśmy, których leczymy. Chciałbym ukazać właśnie tą współpracę między różnymi specjalistami. Pacjent w stanie subseptycznym z masywną ropowicą stopy, wynikającą z powstania modzela pod głową pierwszej kości śródstopia i zakażeniem przedziału międzykostnego u takiego chorego. No, szereg działań jak antybiotykoterapia dożylna, ewakuacja treści ropnej, nekrektomia, nawodnienie. Wiele dróg, wiele czynności trzeba pokonać podczas tej drogi. No i później, jeśli decydujemy się na leczenie ambulatoryjne, jeśli pacjent kwalifikuje się do tego, to stopniowe opracowywanie owrzodzenia, generowanie tkanki ziarninowej w ranie, ustępowanie objawów zakażenia, wreszcie przygotowanie rany do położenia przeszczepu skóry pośredniej grubości. Staramy się te zabiegi wykonywać ambulatoryjnie, tak aby były tanie i dostępne dla chorych. Przeszczepy oczywiście można kłaść w ramach szpitala, ale wtedy ten zabieg robi się zabiegiem bardzo drogim, a zaleca się, aby to leczenie stopy cukrzycowej było no, możliwie koszt efektywne. Moment zdejmowania opatrunku podciśnieniowego po aplikacji i wreszcie zagojona stopa. Wydawałoby się, że to jest koniec pracy z tym pacjentem, no ale niestety tak nie może być. Gdybyśmy na tym etapie pacjenta zostawili, on na pewno by do nas nawrócił. Kolejny krok to zadanie dla fizjoterapeuty.
Tak, u tej osoby to jest przykład osoby, gdzie potrzebny był drenaż limfatyczny, gdzie potrzebna była redukcja obrzęku. Kiedy się to już udało, zrobiłem pani wkładkę i buty ortopedyczne. Tam w rogu widać te buty. Jeden z nich jest butem miechowym, który tak się nazywa, który rośnie razem z obrzękiem, jeśli się on znowu pojawi. No, tego typu zaopatrzenie jestem w stanie dobrać pacjentowi. I tutaj było badanie podoskopowe i wycisk w piance. I to w zasadzie wystarczyło, żeby skuteczne wkładki, które zapobiegają przed powstawaniem modeli, wykonać. Ten pacjent to pacjent z krytycznym niedokrwieniem kończyny dolnej. Takie stopy niestety w naszej tutaj rzeczywistości polskiej są zwykle kwalifikowane do amputacji, ale jeżeli pojedziemy po świecie, zobaczymy, jakie stopy udaje się ratować w ośrodkach na zachodzie, to stopniowo staramy się przenosić te doświadczenia na nasze pole, tym bardziej, że mamy bardzo dobrą chirurgię naczyniową, w mojej opinii bardzo dobrą angiologię. Zabiegi wewnątrznaczyniowe są na bardzo wysokim poziomie, więc warto walczyć o te stopy. Oczywiście szereg miesięcy walki stopniowego zamykania obrzodzenia, użycie podkalnówki uciskowej, ortezy, but geisha, rehabilitacja pacjenta i wreszcie ostatni element, czyli zaopatrzenie w odpowiednie obuwie. Tutaj też z panem, zanim jeszcze mógł obciążać kończynę, pracowaliśmy nad tym, żeby zakres ruchu w kończynie był nie uległ zanikowi. Potem spionizowałem pacjenta przy chodziku. Też dobraliśmy buty z wysokim powyżej stawu skokowego, wkładkę. Pacjent miał amputację właśnie jednostronną i potrzebował protezy, więc odesłaliśmy go do ośrodka, który protezy wykonał i przejął dalszą rehabilitację. Tak to wyglądało ostatecznie. Zobaczcie państwo, jak dużo czasu musimy poświęcić tym chorym. 8 miesięcy potrzebowaliśmy na uratowanie tej kończyny. Oczywiście koszty z tym związane, wizyty ambulatoryjne, nawet jeśli są 2 razy w tygodniu, sprzęt, opatrunki. To wszystko, na to wszystko nie jest przygotowany nasz Narodowy Fundusz Zdrowia. Osteoartropatia typu Charcot, tutaj, tak jak już mówiłem, te zniszczenia czasami są bardzo duże, obrzodzenia, które współistnieją razem z destrukcją kostną. Żeby leczyć obrzodzenia, musimy wykonywać stabilizację, zwykle jest to orteza total contact cast. U tego jednego pacjenta, dlatego zdecydowaliśmy się go pokazać, po raz pierwszy zastosowaliśmy inną technikę, czyli stabilizację metodą Ilizarowa. Nie ma zbyt wiele ośrodków w Polsce, które tą technikę stosuje u pacjentów z Charcot. Oczywiście dlaczego? Dlatego, że sam ortopeda nie poradzi sobie i żaden inny specjalista ze stopą cukrzycową. Potrzebuje współpracy z diabetologiem, pielęgniarką zabiegową, chirurgiem naczyniowym, angiologiem, fizjoterapeutą i dopiero wtedy leczenie takich chorych systemowe jest możliwe. I ostatni pacjent, którego dzisiaj dla państwa przygotowaliśmy, ten pacjent właśnie dzisiaj wczoraj odebrał buty, dzisiaj po raz pierwszy w tych butach chodził. Chcieliśmy pokazać, jak takie ratowanie trudnej stopy przed amputacją może wyglądać. To młody człowiek z cukrzycą typu pierwszego po urazie zmiażdżeniowym, który wywołał powstanie ogromnej nekrozy w obrębie stopy. No i szereg miesięcy leczenia tego chorego, wykonywanie przeszczepów skóry po średniej grubości, stosowanie różnego rodzaju ortez, total contact cast i buta geisha, aż ostatecznie zamknięcie ran i uratowanie kończyny przed amputacją. No tutaj wiele zadań stawianych przed fizjoterapeutą podczas tego leczenia. Tak, tutaj u pana mamy ograniczenie zakresu ruchu w stawie skokowym górnym, dolnym. Tutaj dużym problemem jest właśnie zastosowanie odpowiedniej siły, żeby go na skórek wytrzymał. To są zdjęcia z wczoraj dosłownie, kiedy no mamy już, myślę, około 80 stopni obciążenia, zgięcia grzbietowego podczas obciążenia. Pacjent tą kończynę może obciążyć. Chodzi jeszcze o kulach i jeszcze nie widziałem tego, jak on chodzi w tym obuwiu, ale wierzę, że będzie funkcjonował bez kul, tak jak sobie to wymarzył.
Bardzo dziękujemy za uwagę Państwu. Państwa, taka stopa Charcot ze zmianami martwiczymi jest w Polsce niestety jedną z najczęstszych przyczyn do pierwotnej amputacji. Większość tych pacjentów jest w ogóle niediagnozowana w sensie możliwości jakiegoś leczenia. Oczywiście jest to leczenie trudne, jest to leczenie kosztowne, jest to leczenie długotrwałe. Pacjent musi być do tego zmotywowany. Najprościej jest takiemu pacjentowi wykonać pierwotną amputację, tylko potem ten pacjent jest skazany na jeżdżenie na wózku pomiędzy swoimi czterema ścianami. Dobrze, jak ma balkon, to może przynajmniej na balkon wyjechać. Także jest szansa ratowania tych pacjentów. Myślę, że to jest ważny element dla organizatorów ochrony zdrowia. Ci pacjenci mogą normalnie potem funkcjonować w społeczeństwie. W to trzeba niestety zainwestować. I teraz mam ogromną przyjemność zaprosić panią doktor Marikę Litwin i panią doktor Annę Czernuszenko z CKR w Konstancinie. Problem dysfagii u chorych z cukrzycą, problem, który jest niedoceniany, niezrozumiany, często źle leczony. Bardzo proszę, zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość przybliżenia tego problemu, którym na co dzień się zajmuję, a mianowicie trudności w połykaniu, w przyjmowaniu pokarmów u pacjentów z cukrzycą, ale i u wszystkich pacjentów poudarowych. Mam tylko pytanie, czy mnie dobrze słychać, bo wiem, że to jest... Jeśli można, poprosimy pana o wzmocnienie mikrofonu dla prelegentki. Nie, ja mogę mówić głośniej, tylko wiem, że tam jest bardzo słabe nagłośnienie z tyłu, dlatego będę się starać. Stąd moje pytanie. Kiedy mówimy o dysfagii, mamy na myśli zazwyczaj połykanie samo w sobie, sam proces połykania, ale to również przyjmowanie pokarmu. Więc jeżeli dochodzi do jakichś lokalnych trudności w jamie ustnej, gardle, będą one skutkowały zaburzeniami funkcji połykania i przyjmowania pokarmów. Jeżeli u ich podłoża leżą zaburzenia neurologiczne, mówimy wówczas o dysfagii neurogennej. O takiej właśnie będę dziś Państwu mówić. Jak wspominał już Pan Profesor, dysfagia, przepraszam, cukrzyca jest czynnikiem ryzyka udarów. Wielu pacjentów poudarowych, właściwie 3/4 tych chorych w ostrej fazie udarów zmaga się z problemami z połykaniem. To jest spory problem, ponieważ w ostrej fazie udarów zazwyczaj jesteśmy nastawieni na leczenie udaru samego, a nie na diagnostykę zaburzeń połykania. I nad tym właśnie należałoby się nieco bardziej pochylić. W jakich mechanizmach może pojawiać się zaburzenie połykania? Po pierwsze ruchowych, kiedy dochodzi do niedowładu w obrębie jamy ustnej, gardła, będziemy obserwować u pacjentów pewne trudności w tworzeniu kęsa, rozdrabnianiu pokarmu, przesuwaniu go w kierunku gardła, ale to problemy nieco mniejsze. Natomiast jeżeli dochodzi do niedowładu w obrębie miękkiego podniebienia, w obrębie krtani już, pojawia się dodatkowy problem, a mianowicie duża możliwość wystąpienia aspiracji. A co za tym idzie? Przedostania się drobin pokarmu, płynu do krtani i spowodowania potencjalnie zapalenia. Stąd te trudności, które są zlokalizowane niżej, czyli na poziomie krtani, w tej części gardła są wyjątkowo groźne. Jakie jeszcze inne problemy ruchowe mogą mieć pacjenci, jeżeli chodzi o połykanie? Te ruchowe mechanizmy mogą być zorganizowaniem procesu oddech-połykanie. Często w zaburzeniach muszczkowych widzimy taką dysregulację, kiedy następuje wdech w momencie, kiedy jeszcze nie nastąpiło przełknięcie, co też prowadzi do aspiracji. Kolejne. To nakładanie się ruchów mimowolnych na ruchy dowolne i zaburzenie tego procesu. I w końcu dość rzadko dotyczące pacjentów cukrzycowych oczywiście,
takie propulsywne ruchy języka, które są charakterystyczne dla choroby Parkinsona i choroby tego kręgu. Inne trudności mogą mieć swoje podłoże w zaburzeniach czuciowych, a mianowicie, kiedy dochodzi do zniesienia czucia w obrębie jamy ustnej albo jest ono osłabione, tworzenie kęsa jest utrudnione, ale też dochodzi do zbyt szybkiego przeciekania pokarmu w kierunku gardła, czyli pacjent nie nastawia się jeszcze do połknięcia, a już płyn tymczasem przecieka. Kiedy dochodzi do zaburzeń czucia poniżej, w obszarze krtani, jest to bardzo niebezpieczny moment, ponieważ wtedy pojawiają się aspiracyjne zapalenia płuc. Często dochodzi do przeciekania pokarmu, do przedostawania się płynów, nawet bez takiego ochronnego mechanizmu, który zazwyczaj towarzyszy podrażnieniu krtani, czyli nie ma kaszlu, nie zwracamy uwagi, że jest jakiś problem, pacjent próbuje łykać, a drobiny tego pokarmu się przesuwają do układu oddechowego. Tu poznawcze patomechanizmy, dość zaniedbywane. Nie zawsze myślimy o tym, że otępienie i towarzysząca mu adynamia jest problemem w karmieniu pacjenta. Jest znaczącym problemem, bo ci pacjenci wprawdzie przyjmują pokarm dość powoli, ale często przede wszystkim przetrzymują go w jamie ustnej, przetrzymują leki w jamie ustnej, nie połykając ich. Problemem jest też zaburzenie funkcji wykonawczych i kontroli zachowania, które będzie się przejawiało w nadmiernej żarłoczności i w zjadaniu rzeczy niejadalnych. W końcu ciężka apraksja oralna i apraksja w ogóle. Apraksja oralna będzie zaburzała pacjentowi tworzenie programu ruchowego dla przyjmowania pokarmu, a ciężka apraksja ruchowa utrudni mu sam proces jedzenia. Taki pacjent posadzony przed talerzem, który nie zostanie nakarmiony, po prostu nie ma pomysłu, co zrobić, żeby zjeść. Dlaczego o tym w ogóle mówimy? To jest duży procent chorych po udarze. Ponad 60% chorych poudarowych ma zaburzenia połykania. 20% ma aspirację, czyli potencjalnie jest narażonych na zapalenie płuc, a co za tym idzie, zgon. I to właśnie obserwujemy w statystykach. 1/4 pacjentów z dysfagią w pierwszych 2 miesiącach po udarze umiera. U 1/4 widzimy spontaniczną poprawę, a połowa tych chorych to są chorzy, którzy są poddawani terapii. Jakie są konsekwencje dysfagii? No poważne. Tą najpoważniejszą konsekwencją jest zachłystowe zapalenie płuc, które obserwuje się dość często i ono występuje relatywnie wcześnie, w pierwszej, trzeciej dobie od udaru już dochodzi do tej aspiracji i może dojść do zapalenia płuc. Odwodnienie, które ma wiele konsekwencji internistycznych i niedożywienie, bo na nim też będę się chciała chwilkę skupić. Pogorszenie ogólnej sprawności, pogorszenie rokowania, wzrost ryzyka zakażeń i inne wiążące się z tym trudności. O zachłystowym zapaleniu płuc już wspominałam jako ważnym. Dożywienie. Statystyki światowe pokazują, że większość pacjentów przyjętych do szpitala, wszystko jedno z jakiego powodu, traci na wadze. My w odniesieniu do pacjentów z cukrzycą nie możemy sobie specjalnie pozwolić na to, żeby ci pacjenci byli niedożywieni. Spadek masy ciała 5% w ciągu 3 miesięcy jest już wskaźnikiem niedożywienia, niezależnie od tego, że pacjent może mieć otyłość. Dlatego też bardzo ważne jest szybkie podjęcie screeningowego badania w kierunku zaburzeń połykania, żeby pacjentów bezpośrednio po udarze, zwłaszcza pacjentów, którzy mają zaburzenia metaboliczne, wychwycić i podjąć odpowiednie decyzje kliniczne odnośnie sposobu żywienia, rodzaju diety, sposobu podawania leków, żeby można było tych pacjentów ustrzec przed konsekwencjami dysfagii. Jak to robić? Stosuje się wiele różnych przesiewowych, szybkich testów.
Chciałam tylko jeszcze zwrócić Państwa uwagę na taka mała dygresja z literatury. To nie jest wcale nowe badanie z 2005 ze Strołka. Prowadzono w latach 2001-2003 obserwacje i analizowano dokumentację medyczną z 15 klinik neurologicznych w Stanach Zjednoczonych, gdzie były też pododdziały udarowe. W klinikach, gdzie było prowadzone screeningowe, przesiewowe, prowadzone przez pielęgniarki czy inny personel badanie połykania po udarze, odsetek zapaleń płuc wynosił 2,4. W podobnych bardzo klinikach, gdzie nie prowadzono takiego formalnego badania, prawie dwa razy tyle, ponad dwa razy tyle, 5,4. Dość szybko wyciągnięto wnioski z tych analiz i po wprowadzeniu, rok później już wprowadzono obowiązkowy protokół takiego przesiewowego badania połykania, spadek pneumonii o 39%, żadnego przypadku śmiertelnego z powodu zapalenia płuc w następnym roku. To nie jest badanie, które jest bardzo wymagające czasowo, dlatego bardzo zachęcam, żeby się z nim zapoznać i próbować wdrażać w swoich placówkach. No ale to tylko badanie screeningowe. Co możemy sprawdzić dokładniej? Bo badanie screeningowe mówi nam tylko tak, jest duże ryzyko, że ten pacjent ma dysfagię. Natomiast żeby dokładnie prześledzić patomechanizm dysfagii, a wobec tego móc zaplanować odpowiednie strategie terapeutyczne, warto wiedzieć, jaki jest konkretnie mechanizm udanego pacjenta tego zaburzenia. I możemy to robić dzięki badaniom obrazowym. Pierwszym jest wideoendoskopia. Ma swoje zalety wielkie, bo można to przeprowadzić przy łóżku pacjenta. Nie wymaga to transportu pacjenta na dużą odległość, nie wymaga specjalnie współpracy z jego strony. Drugim badaniem, bardziej dokładnym, diagnostycznym, na pewno jest wideofluoroskopia. Ale tu potrzebny jest transport do pracowni rentgenowskiej, pacjent musi przyjąć papkę znaczoną barytem, musi dobrze współpracować, być w pozycji siedzącej, więc często te ograniczenia są na tyle duże i koszty są na tyle duże, że nie możemy z tego korzystać. Natomiast badanie przyłóżkowe jest zdecydowanie wygodniejszą formą oceny. Rzeczywiście ma swoje ograniczenia, bo widzimy w tym badaniu endoskopowym, chciałam jeszcze pokazać. Widzimy właściwie ten gardłowy etap połykania, ale tam najwięcej dzieje się patologii. Widzimy obraz krtani od góry, widzimy, czy będzie otwierać się górny zwieracz przełyku, czy jest zaleganie w obrębie krtani i czy dochodzi do aspiracji, czy pokarm płyn przedostaje się niżej. Natomiast w badaniu rentgenowskim możemy zobaczyć wszystkie etapy połykania, ustny, gardłowy, przełykowy, dokładnie zobaczyć struktury anatomiczne, patologie, zachyłki. Tego nie daje nam to badanie przyłóżkowe. Kilka filmów, żeby pokazać Państwu, jak wygląda takie badanie. Mogę poprosić? Tu jest badanie z zagęszczonym płynem, bo taki właśnie podajemy jako najbezpieczniejszą substancję. Płyn jest zabarwiony, dodatkowo widać tutaj, że przecieka przez spoidło tylne krtani. Także dochodzi przynajmniej do penetracji i nie jest to bezpieczne połykanie. Połykanie wody u pacjenta. Ona też jest zabarwiona. Czyli niełatwa konsystencja, jedna z najtrudniejszych. Nie jest to wydolny proces, że pacjent dzieli jedną porcję na kilka razy, próbując raz za razem przesunąć ten bolus. Ładnie się, to jest pozytywne, że nagłośnia, zasłania wejście do krtani, to jest jedyna pozytywna rzecz. A tutaj widzimy, że dochodzi do aspiracji, że wpływa do krtani. A przepraszam, tu miało być już... On tu przyszedł za szybko, przepraszam. Przepraszam bardzo. Mogę poprosić raz jeszcze? Dziękuję. Nawet poprosiłabym o przyspieszenie, jeżeli się da, bo ja niestety nie mogę przesuwać. Chciałam pokazać dwie struktury. Kiedy jest
zagęszczony płyn i przygięcie, lepsza postawa głowy, przygięcie brody do mostka, to połknięcie jest bezpieczniejsze. Dziękuję, idźmy dalej. Postępowanie w dysfagii jest różne w zależności od jednostki chorobowej. Jeżeli mamy do czynienia z chorobami niepostępującymi, a tutaj mówię o udarze w przebiegu cukrzycy, to ta diagnostyka jest naprawdę pilna. I testy przesiewowe, i jeżeli jest taka konieczność, to dalsze badania instrumentalne. Inne też będziemy sobie stawiać cele w terapii. Tutaj doraźnie, najpierw po wykryciu zaburzeń będzie konieczne działanie adaptacyjne, czyli przygotowanie odpowiedniego pokarmu, odpowiedniej gęstości, podawanie pokarmu we właściwy sposób, pozycjonowanie pacjenta i uczenie go technik kompensacyjnych, a w dalszej dopiero kolejności przywrócenie funkcji, jeżeli uda się uzyskać usprawnienie ruchowe, lepsze czucie. Nie zawsze to jest możliwe, ale na pewno te metody adaptacyjne, kompensacyjne są nam dostępne. Jakie procedury bezpieczeństwa wobec tego przy wykryciu zaburzeń połykania stosujemy? Chcemy zminimalizować ryzyko zaburzeń oddechowych właśnie przez odpowiednie podawanie pokarmu bądź płynu lub czasami nawet zaniechanie doustnego karmienia pacjenta na rzecz karmienia przez sondę nosowo-żołądkową czy też przez PEK. Po drugie, wybór sposobu podawania pokarmów, płynów, leków, czy to będzie droga doustna, czy nie, ale też jakie stadium będzie diety, czyli jakie zagęszczenie pokarmu powinno być i tutaj w przypadku pacjentów cukrzycowych, jaka ma być kaloryczność, jaki ma być indeks glikemiczny tych pokarmów, jak często mają być podawane, ponieważ wiemy, że bardzo łatwo po udarze dochodzi do rozregulowania systemu metabolicznego. Często pojawia się hiperglikemia, a to, jak wiemy, nie sprzyja regeneracji komórek nerwowych, wręcz przeciwnie, te komórki ze strefy penumbry mają utrudniony powrót do swojej funkcji przy tak wysokich wartościach cukru. I w końcu poprawa funkcji połykania przez usprawnianie motoryczne, sensoryczne, specjalne techniki połykania, których uczymy pacjentów i adaptacja do zaburzeń. Staramy się zawsze balansować pomiędzy tym, że chcemy zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo oddechowe, odżywić go odpowiednio, nawodnić, a stosowaniem pewnych restrykcji dietetycznych, podawaniem pokarmów w niezbyt atrakcyjnej konsystencji i ograniczeniem samodzielności pacjenta. Zawsze bezpiecznie jest, jeżeli pacjent je samodzielnie, chociaż z niewielką pomocą, niż jak jest karmiony. Że dzięki działaniom całego zespołu, pielęgniarek, opiekunów, którzy karmią pacjenta, lekarzy, którzy diagnozują i wychwytują ten problem, logopedów, którzy pracują z pacjentem nad usprawnieniem i nauką kompensacyjnych metod, można uzyskać wielką poprawę często w funkcji połykania, a na pewno zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To bardzo interesujące. Ja pamiętam taki okres, kiedy myśmy o tych chorych we wczesnym okresie, ja się tak tego jakoś tam przekonałem do tego podczas jednego z pobytów poza Polską w Stanach, nauczyli wykonywać u tych chorych wcześniej gastrostomię. Jeżeli oni przewidywali, że pacjent będzie miał dłużej niż 2-3 tygodnie dysfagię, bezpiecznie było wykonywać małą w miesięcznym miejscowym gastrostomię i odżywiać go, niż ryzykować zachwystowym zapaleniem płuca. Jak pani doktor powiedziała, zapalenia płuc zachwystowe niestety w naszych warunkach, szczególnie przy braku opieki terapeutycznej w oddziałach i bardzo szczupłym personelu, który w tej chwili jest w oddziałach, kończą się z reguły niestety niekorzystnie. Taka smutna refleksja przy czarnym piątku. Proszę Państwa, mamy chwilę na dyskusję, a potem poproszę, żeby pan doktor Piotr Tederko podsumował tę sesję. Kto chciałby zabrać głos, zapytać, skomentować? Bardzo proszę.
Pan profesor Szaflik chciał, tak? Bardzo proszę. Panie prezesie, szanowna prezydium, panie i panowie, ja zdaję sobie sprawę, że czas jest ograniczony i dlatego niebywale krótko chciałem wszystkim podziękować za zaproszenie. Jestem pod pełnym wrażeniem tego, co widziałem i oglądałem. Natomiast okuliści, jeżeli chodzi o cukrzycę, mają bardzo wiele wspólnego z tym skutkami tego schorzenia. Nie jest dla Państwa żadną tajemnicą, dla nas wszystkich, że cukrzyca jest jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie, szczególnie w grupie po 60 roku życia. Natomiast najkrócej chciałem powiedzieć o czymś innym. Otóż chciałem powiedzieć o pewnych objawach, z którymi Państwo się spotykacie, bo zawsze kojarzy nam się to z retinopatią, z wylewami, z rubeozą, z skutkami, które w konsekwencji powodują ślepotę. Natomiast objawy cukrzycowe, powikłań cukrzycowych w narządzie wzroku są szersze i z nimi Państwo możecie się spotykać. Ja chciałem kilka pokazać. Bardzo wiem, czy tutaj będę sobie radził, ale próbuję. To krótko. Będziecie Państwo spotykać z sytuacją taką, że pacjent raz widzi dobrze, raz widzi źle, raz okulary mu odpowiadają, raz mu nie odpowiadają. To jest spowodowane z zaburzeniami cukrzycowymi. Zaburzenia rozpoznawania barw są bardzo charakterystyczne. Zespół suchego oka z wszystkimi jego złymi skutkami. Nawracające gradówki, z którymi Państwo się możecie spotykać. Zmiany rogówkowe. Zaburzenia ciucia rogówki. To są wszystko objawy, którymi się spotykamy w cukrzycy i którymi Państwo jako osoby leczące zupełnie inny narząd też się spotykacie. Zaburzenia, które powodują już takie schorzenia jak jaskrę. Wreszcie, i to jest też bardzo charakterystyczne, możecie się Państwo spotykać z pacjentem, który zaczyna widzieć podwójnie, albo ma opadanie powieki, albo ma zespół porażenny i nie zawsze kojarzymy to z cukrzycą, a to są objawy, które bardzo często występują. Nie będę omawiał statystycznych rzeczy, bo to Państwu jest znane, a poza tym po prostu nie ma na to czasu. Ale właśnie to, co powiedziałem. Mamy sytuację, w której mimo starań, mimo wysiłków, cukrzyca jest powodem głównym, jednym z głównych powodów ślepoty. I też potwierdzenie tego. Wreszcie częstość występowania retinopatii cukrzycowej w typie pierwszym i w typie drugim. Czas nie pozwala, żebym to tutaj omawiał szczegółowo. Chciałem tylko o czynnikach ryzyka. Czas trwania, jeżeli chodzi o ślepotę, otyłość, zła kontrola glikemii. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie te czynniki są czynnikami, na które nie mamy wpływu. Na istotną część tych czynników mamy istotny wpływ i powinniśmy o tym pamiętać. Wreszcie to też ominiemy. Pytanie, które wydaje się być oczywistym, odpowiedź. Brak współpracy między lekarzami różnych specjalności. To jest jeden z powodów, dla którego ośmielam się zajmować Państwu czas. Brak odpowiednich programów profilaktycznych, grup ryzyka. Opóźnienie diagnostyki, opóźnienie dostępu do opieki lekarskiej, brak objawów we wczesnym
stadium uszkodzenia wzroku. To są problemy, z którymi się spotykamy. Jeszcze raz, sprzyjające powstaniu retinopatii cukrzycowej. Sądzę, że to są czynniki, które można wymienić w każdym powikłaniu, w każdych powikłaniach. I proszę też zwrócić uwagę, że te czynniki w dużym stopniu mamy na to wpływ. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim prelegentom za rygorystyczne trzymanie się dyscypliny czasowej. Bardzo dziękuję panu profesorowi Szaflikowi za zwrócenie uwagi na jeden z najistotniejszych problemów, które odpowiadają za to, że pacjent z cukrzycą prezentujący tak rozmaite problemy, widzieliśmy tutaj zaadresowany problem zaburzeń, ostrych zaburzeń glikemii, stopy cukrzycowej, wybranych problemów poudarowych, które pani doktor Litwin pokazała, problemów ocznych, a pan profesor pokazał nam, że bardzo istotnym problemem jest brak współpracy jako coś, co jest z organizacji ochrony zdrowia i nie pozwala ujrzeć, nie pozwala wyobrazić sobie, nie pozwala wreszcie zaadresować specjalnych potrzeb osoby z cukrzycą. Bardzo dziękuję organizatorom tej sesji za znakomitą koncepcję, podczas której ujrzeliśmy rolę poszczególnych profesjonalistów w takim wieloprofesjonalnym podejściu. Widzieliśmy podejście lekarskie dzięki wystąpieniu pana profesora Staszkiewicza, dzięki panu doktorowi Malce, dzięki panu profesorowi Szaflikowi. Widzieliśmy, jaką ogromną rolę ma fizjoterapeuta, pan magister Kora nam to przedstawił. Wielokrotnie była wspomniana rola personelu pielęgniarskiego. Widzieliśmy, jaka jest rola ortotyków w zaopatrzeniu osoby z problemami stopy cukrzycowej. Widzieliśmy, może troszeczkę zabrakło roli psychologa, zwłaszcza w adresowaniu problemów emocjonalnych, problemów poznawczych osoby z cukrzycą. Również myślę, że historia tego ośrodka każe wspomnieć, że niezwykle istotne jest również podejście zawodowe, interwencje społeczne i zawodowe, które, dzięki którym osoba z cukrzycą może dłużej pracować, może dłużej być aktywna zawodowo i społecznie. Proszę Państwa, moim zdaniem największą, najistotniejszą konkluzją jest wieloprofilowość i niezwykła złożoność problemów funkcjonowania osoby z cukrzycą i konieczności wielodyscyplinarnej, skoordynowanej współpracy, niezbędna po to, żeby tą niezwykłą problematykę zaadresować. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę.